Po 24 lutego znaleźliśmy się w zupełnie innej, nowej rzeczywistości geostrategicznej. Trwa wojna w Ukrainie, która może stać się zażywiem wojny na całym kontynencie europejskim. Czy jest ona nieunikniona? Jakie interesy ścierają się w tym aspekcie w Europie Środkowo-Wschodniej? Jak w tym wszystkim odnajduje się Polska, patrząc na toczącą się walkę o prymat między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Czy jesteśmy gotowi do ewentualnej wojny? O tym, czy bliżej nam do wojny, czy do pokoju, będziemy się zastanawiać podczas pierwszej debaty, czwartej już edycji Forum Geopolitycznego w Łodzi, organizowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich. Nazywam się Paweł Marczak i w imieniu Instytutu Spraw Obywatelskich mam przyjemność powitać Państwa na pierwszej debacie z już czwartej edycji Forum Geopolitycznego, tak jak wspomniałem. A moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pani dr Beata Górka-Winter, analityk, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, a także wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletni koordynator programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jest także z nami pan profesor Ryszard Machnikowski, doktor habilitowanych nauk humanistycznych w zakresie socjologii, także profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, ekspert do spraw bezpieczeństwa, ekspert do spraw zajmujący się między innymi także kwestiami terroryzmu. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jest także z nami pan major Arkadiusz Kups, oficer rezerwy Wojska Polskiego i absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i studiów cywilnych na Akademii Obrony Narodowej. Zaczynał w elitarnej jednostce specjalnej, czyli pierwszym batalionie szturmowym w Dziwnowie, a w latach 90. pracował i wdrażał w Wojsku Polskim system Combat 56, program walki kontaktowej przeznaczony do szkolenia jednostek specjalnych i rozpoznawczych. Dobry wieczór. Jest także z nami pan Piotr Plebaniak, socjolog i sinolog, ekspert do spraw chińskich, autor licznych publikacji dotyczących Chin, że wymienię tutaj tylko między innymi 36 forteli, chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania, czy też drogi wędrownych doradców, czy Chiny zrozumieć imperium. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jest pan z nami, tym bardziej że łączy się pan z nami z Tajpej, gdzie jest w tym momencie godzina druga w nocy. Tak, niestety druga w nocy. Tym bardziej się cieszymy, że jest pan z nami. Natomiast dzisiejszą debatę moderować będzie pan Rafał Dudkiewicz, dziennikarz i publicysta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że z państwem mogę być. Dziękuję panie Piotrze za wprowadzenie, za opowiedzenie słów. Pawle. Panie Pawle, przepraszam, o naszych gościach, z nami znakomitych fachowca w swojej dziedzinie i tak różnych reprezentujących tak różne dziedziny, bo mamy i akademików, i praktyka prawdziwego wojownika, żołnierza wśród nas. Bardzo się cieszę, że z Państwem jestem. Ja bym chciał zacząć, przy całym szacunku oczywiście do dorobku naukowego naszych ekspertów, naszych specjalistów, ale od tego, co... Bo to jest też taka zachęta dla naszych odbiorców. I też te lektury, nie ukrywam, mnie w jakiś sposób inspirowały tutaj do rozmowy z Państwem, znakomitymi fachowcami w swoich dziedzinach. I są to rzeczy, które gdzieś tam pewnie w naszej rozmowie będą wracały, mogą wracać. Są też inspiracją i chciałbym, żeby stały się też inspiracją dla naszych odbiorców, także tych krytycznych odbiorców, bo wiem, że tacy dzisiaj nam też towarzyszą, że forum budzi liczne kontrowersje. Zupełnie nie rozumiem dlaczego, bo jako dziennikarz uważam, że trzeba ze wszystkimi o wszystkim rozmawiać. Nie ma tematów tabu i nie powinno być tematów tabu, zwłaszcza w tak kluczowych kwestiach, które dotyczą naszego życia, naszego bezpieczeństwa. Każdy pogląd jest tutaj jak najbardziej uprawniony, o ile nie przyświecają ludziom, którzy owe poglądy głoszą złe intencje, ale tego są odpowiednie służby i organy, żeby tym się zajmować. Zacznę od pana Piotra, bo jest z nami, nie pomijając oczywiście publikacji naszych tutaj znakomitych analityków. Pani Beata przez szereg lat pisała liczne analizy dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pan profesor przez wiele lat wykłada
kwestie związane z politologią, socjologią, z bezpieczeństwem, także kraju, który dzisiaj się niewątpliwie pojawi, czyli Wielkiej Brytanii. No, pan major jest fachowcem i zaraz o tym, jak się wojnę współczesną prowadzi, będzie mówił. Ale zacznę od książki pana Piotra Plebaniaka, ostatniej, znaczy ostatnia, wiem, że tam powstaje, więc będzie niedługo ostatnia, ale zachęcam państwa, Siły psychohistorii. Ja się tutaj jeszcze odwołam do pewnego klasyka, ponieważ uważam, że bez tego nie można sensownie rozmawiać o polityce międzynarodowej i w ogóle rozumieć ją, wręcz bym powiedział. Człowiek, który budzi liczne kontrowersje za sprawą swojej wypowiedzi w dniu 3 maja na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym, Henry Kissinger, Dyplomacja, książka, którą bardzo długo, bo pierwszy raz na studiach na filozofii polityki musiałem ją studiować w 90-tych latach, jak się tylko ukazała w Polsce, w 96 zdaje się. Teraz mamy wznowienie i uważam, mimo kontrowersyjności, jaką postać Henryka, całych kontrowersji, które się z nim łączą, nie da się rozumieć polityki międzynarodowej, zwłaszcza i przede wszystkim polityki amerykańskiej, bez złudzeń, że może być inaczej. I to jest książka, która też całkiem niedawno się ukazała. A myślę, że zwłaszcza pan Piotr będzie o tym sporo mówił, ta wojna toczy się też o zasoby, o dostęp do ropy, do gazu, do jej ceny. Zresztą doświadczamy tego bardzo mocno już w Polsce i w całej Europie. Tyle tytułem wstępu z mojej strony. To jest też zachęta dla odbiorców, żeby sobie samemu wyrabiać zdanie dla tych wszystkich, którzy nas oglądają. Ale zacznę od pani doktor Beaty Górki-Winter. Pani doktor, jak faktycznie w tej chwili po 24 lutego wygląda system bezpieczeństwa europejskiego, także naszej obecności w NATO? Gdzie my jesteśmy w tym układzie sił? No, wbrew może oczekiwaniom, ja powiem, że on wygląda całkiem nieźle. I chociaż oczywiście krytykujemy tutaj przede wszystkim Sojusz Atlantycki, wielu analityków wskazuje, że Sojusz nie zrobił zbyt wiele dla Ukrainy, że mógł zrobić więcej. Mieliśmy dyskusję o kwestii zamykania przestrzeni powietrznej. To jednak, jeżeli przyjrzymy się całości, to z punktu widzenia Polski, bezpieczeństwa Polski i nie tylko, generalnie krajów flanki wschodniej, to uważam, że akurat jeśli chodzi o ten region, system bezpieczeństwa europejskiego zadziałał całkiem sprawnie. Ale nie chciałabym zaczynać od NATO, powiem o tym potem. Zacznę od Unii, która też jest przecież przez nas prawie nieustająco krytykowana za to, że działa zbyt wolno, zbyt mało ma tak naprawdę mechanizmów, które można wdrożyć w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że gdyby nie kolejne pakiety unijnych sankcji, oczywiście przyjmowane nie bez dużych dyskusji, nie bez, powiedziałabym, pewnego takiego opóźniania ze strony niektórych państw i debaty, czy to już jest czas na to, żeby wprowadzić kolejny, jeszcze poważniejszy pakiet, to zauważmy, że jednak, tak jak mówią Anglicy, slowly but steadily, te sankcje są wprowadzane i bez nich dzisiaj Rosja nie byłaby tak poważnie osłabiona, więc mimo tego, że Unia tutaj nie pokazuje się nam w żaden sposób jako organizacja militarna, chociaż przecież miała ambicje przez ostatnie dekady budować swoje takie militarne ramię, nazwijmy to, to jednak widzimy, że komplementarność działania unijnego wobec tego, co robi NATO, ale także w dużej mierze indywidualnie Stany Zjednoczone w ramach NATO i poza sojuszem. Widzimy, że tutaj bardzo pomaga to, może nie tyle wygrać Ukrainie, ile osłabiać Rosję, a osłabianie Rosji już przyczynia się, jest cegiełką do tego, żeby pomagać Ukrainie wygrać i na pewno sankcje unijne w sposób znaczący komplikują Rosjanom kalkulacje zarówno ekonomiczne,
różne kalkulacje dotyczące oddziaływania na arenie międzynarodowej, możliwości wpływania na opinię publiczną na Zachodzie, poruszania się swobodnego po Europie, nie wiem, przedstawiania swojej wizji wydarzeń, prowadzenia ogromnych kampanii dezinformacyjnych, więc tutaj absolutny plus dla Unii za to, że rzeczywiście w miarę w dobrym tempie przygotowuje kolejne pakiety sankcji, które były, ja przypomnę, po 2014 już wdrażane, ale jednak były na tyle słabe, że nie miały specjalnego oddziaływania na to, żeby rzeczywiście Federację Rosyjską osłabić. I teraz, jeżeli chodzi o NATO, ja powiem tak, zarówno wobec Ukrainy, chociaż tutaj krytykujemy, że NATO mogłoby zrobić więcej, zarówno wobec Ukrainy, jak i wobec flanki wschodniej, NATO sprawdziło się dość dobrze. Ja przypomnę, że tuż przed samym wybuchem wojny Stoltenberg oczywiście próbował podjąć wszelkiego rodzaju działania, żeby przede wszystkim zapobiec wybuchowi wojny. I tutaj był taki duży ukłon w stronę Rosji, gdzie zaproponowano Rosji przecież powrót do pewnych form współpracy, które były wdrażane wcześniej i w sumie obie strony wydawały się zresztą być z tej współpracy dosyć zadowolone. No ale wiemy już, że Rosji akurat w tamtym momencie nie zależało już absolutnie na żadnym porozumieniu i to było takie tylko granie na czas. Rosja odrzuciła wszystkie natowskie propozycje z początku tego roku i zdecydowała się na działania, na podjęcie niezwykłej skali agresji. Tak? I teraz przypomnijmy, że gdyby nie NATO i te państwa, które mają jednak największe możliwości projekcji siły, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, do pewnego stopnia również Niemcy, chociaż krytykowane za to, że opóźniają wysyłanie sprzętu, że zbyt długo debatują, jaki rodzaj tego sprzętu trzeba wysłać, no to jednak po kolei, tak, no bardzo tutaj powoli, ale pewne dostawy dochodzą. Dalej, kwestia szkoleń ukraińskich żołnierzy, kwestia dzielenia się danymi wywiadowczymi, kwestia, i to ja przypomnę, że przecież cała ta pomoc natowska nie ruszyła wraz z inwazją. Dane wywiadowcze amerykańskie i nie tylko amerykańskie wskazywały na to, że Rosja przygotowuje się przecież do tej wojny i tutaj i koncentracja wojsk rosyjskich na granicy już chyba była takim najbardziej tego przykładem oczywistym. Więc już przed wojną, tak, wiele państw natowskich zdecydowało się szkolić ukraińskich żołnierzy z takiej techniki wojennej, która dzisiaj pozwala im wojnę wygrywać, może jeszcze nie mówmy hop, tak, i nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Natomiast no mamy choćby z dzisiejszych doniesień, tutaj zdążyłam przed tą debatą spojrzeć, że nagłówki dzisiaj są takie, że rosyjski front się załamuje, tak, więc no miejmy nadzieję, że to się w najbliższych dniach potwierdzi. Więc tak naprawdę wiemy też, że bez pomocy natowskiej i poszczególnych państw Ukraina, to takie są szacunki, nie broniłaby się dłużej niż miesiąc. Więc wydaje mi się, że w całym tym dramacie wojennym, który oczywiście kosztuje nas ogromnie dużo, no przede wszystkim w sensie takim psychicznym, oczywiście emocjonalnym, bo przecież patrzymy na tą śmierć codziennie i jest to naprawdę wydarzenie, no bez precedensu, przynajmniej dla tych młodszych pokoleń, prawda? Więc mimo tego całego wysiłku też ludzkiego, finansowego, to ja będę się upierać i jestem akurat w grupie tych ekspertów, którzy twierdzą, że system bezpieczeństwa europejskiego przy wszystkich jego mankamentach i oczywiście możemy dyskutować teraz o szczegółach, czy NATO wysłało na wschodnią flankę wystarczającą ilość sił, czy mamy wystarczające
rosnącą liczbę tych prepositional stocks, czyli baz z bronią, tak? I wystarczającą liczbę ćwiczeń i tak dalej, ale mamy przecież konkretne działania na to, przecież tuż po 24 lutego Stoltenberg przecież podwyższył, uruchomił w zasadzie plan wzmocnienia flanki wschodniej. Głównodowodzący NATO ma prawo decydować, tak, ma większe uprawnienia, jeżeli chodzi o rozmieszczenie wojsk tutaj. Nie jest to oczywiście równorzędne z żadną mobilizacją, no ale są trzy takie elementy, które są tutaj podkreślone, że jest to prewencja, jest to proporcjonalna odpowiedź, tak, no i nie eskalacja, tak. To są trzy takie zasady, które towarzyszą tym ruchom wojsk na flance wschodniej. Mamy NATO Response Force, tak, które ma się w razie czego zmobilizować w 7, a nie w 30 dni. Mamy szpicę NATO, której czas mobilizacji teraz dano na 5 dni i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy generalnie w takim momencie podwyższonej gotowości. Mamy misję patrolowania przestrzeni powietrznej na wschodniej flance również wzmocnione, więc to nie jest tak, że NATO siedzi z założonymi rękami i czeka, że na jakiś tam ewentualny NATO atak, prawda? Tak nie jest. Są ćwiczenia, zresztą od lat przecież, bo to już po szczycie, po posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Madrycie, bardzo wiele tutaj nowych elementów, jeśli chodzi o wzmocnienie wschodniej flanki, zostało postanowionych, tak, i generalnie ten plan jest realizowany. Teraz oczywiście jest to realizowane z większym przyspieszeniem. Myślę też, że zostały przejrzane ponownie plany obronne dla wschodniej flanki, ten plan Eagle Guardian, tak, który jest i dla Polski, i dla krajów bałtyckich. W kuluarach mówi się nawet o dalszych wzmocnieniach, szczególnie jeśli chodzi o państwa bałtyckie, no bo przecież one też w sensie takim taktycznym dosyć trudno byłoby bronić ich terytorium. Mieliśmy na to analizy wojskowe już przy przystąpieniem tych państw do sojuszu. Więc generalnie w całej, powiedziałabym, tej bardzo dramatycznej i trudnej sytuacji, te dwie instytucje, na których my jednak opieramy swoje bezpieczeństwo, czyli NATO, Unia Europejska, ale także ten dla nas najważniejszy filar bilateralny, czyli Stany Zjednoczone, ja jestem póki co generalnie dość zadowolona z tego, jak widzę, jak te mechanizmy działają. Wiemy też, że bez różnego rodzaju pomocy natowskiej, która przecież naturalnie, że nie funkcjonuje w formule artykułu 5, bo Ukraina nie jest członkiem NATO, ale jeśli właśnie spojrzymy na to z tej strony, że Ukraina nie jest członkiem NATO, nie było dla niej przygotowanych planów obronnych, a mimo tego tak sprawnie idzie pomoc zachodnia dla Ukrainy, wydaje mi się, że nie mamy tutaj powodu do tego, żeby szczególnie martwić się dzisiaj jeszcze, tak, o flankę wschodnią. Zwracam się teraz z pytaniem do pana profesora Ryszarda Machnikowskiego. Panie profesorze, a jak wygląda ten europejski układ sił po 24 lutego 2022 roku? Kto tutaj jest hegemonem? Czy to są to Niemcy, Francja, czy Wielka Brytania, która znajduje się poza Unią Europejską? I jakie interesy realizują, mogą realizować za sprawą wojny na Ukrainie te państwa? Ja odpowiem tak, w dalszym ciągu Stany Zjednoczone są hegemonem i całe szczęście dla nas zresztą, bo gdyby było inaczej, to mogło być różnie. W związku z czym, no, wymienił pan Niemcy, Francję, no, to są państwa wiodące w ramach Unii Europejskiej oczywiście, prawda? I w dalszym ciągu, no, chcą być tymi, to ten tandem francusko-niemiecki, chociaż czasami między nimi, tymi państwami występują tarcia,
On od no, dekad tak naprawdę stara się w jakiś sposób kontrolować no, to, co było kiedyś w EWG, czyli czy we Wspólnocie Europejskiej, od 1993 roku nazywa się Unią Europejską. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie związane ze strategią i z działaniami, które no, nagle występują, prawda, tak jak kryzys ukraiński, czyli wojna, która zaczęła się przecież w lutym 2014 roku, bo pamiętajmy, że ta wojna zaczęła się w, no, 6 lat temu, a nie 24 lutego 2022 roku. W tym sensie pierwsze skrzypce w Europie grają oczywiście Stany Zjednoczone. Pozycja Stanów Zjednoczonych oczywiście jest różna, bo jak wiadomo, no te kraje europejskie starają się jak gdyby ograniczyć wpływy amerykańskie. Natomiast w odniesieniu do tego, o czym mówimy, czyli tego wydarzenia, które komentujemy, czyli 24 lutego inwazji rosyjskiej na Ukrainę, no to oczywiście bezwzględnie ta wiodąca rola Stanów Zjednoczonych została tutaj potwierdzona i ona wzrosła zdecydowanie w stosunku do czasów wcześniejszych. Także ja bym odpowiedział w taki sposób dość jednoznaczny, że tutaj szczęśliwie dla Polski Stany Zjednoczone w dalszym ciągu są hegemonem na kontynencie europejskim. Wielka Brytania no, zawsze odgrywała rolę tego, no, tego najbliższego partnera, te special relations, które łączyły Wielką Brytanię ze Stanów Zjednoczonych, dawało ją i temu krajowi pewną pozycję w Europie. Natomiast oczywiście no, w tej grze w Unii Europejskiej no, Wielka Brytania się wraz z Brexitem wyłączyła. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że wyszła z Europy, bo ta aktywna rola Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu jest odgrywana także pewnymi zasobami dość skromnymi, ale jednak wojskowymi aktywnością w zakresie pomocy na Ukrainie. Także ja bym tak scharakteryzował krótko ten problem. No to teraz muszę koniecznie wywołać Azję, Tajpej, stolicę Tajwanu, gdzie jest pan Piotr Plebaniak, który jest dzisiaj z nami, pomimo u niego późnej już pory. Panie Piotrze, jaka jest perspektywa azjatycka, perspektywa chińska na to, co dzieje się w Europie? Jak Chiny postrzegają cały ten konflikt? No, cały konflikt między Rosją a Zachodem, rozgrywający się w tej chwili na Ukrainie, w moim przekonaniu dotyczy energii, czyli surowca, który determinuje to, czy jesteśmy w stanie funkcjonować jako państwa uprzemysłowione na dzień dzisiejszy. Problem dotyczy Chin w szczególności z tego powodu, że importują one 80% ropy naftowej zużywanej przez siebie z zagranicy, a więc są one w maksymalny sposób uzależnione od tego, że funkcjonuje układ globalny kontrolowany de facto całkowicie przez Amerykanów. Nazywamy to Pax Americana. Natomiast musimy patrzeć na, znaczy musimy, ja chcę patrzeć na ten konflikt jako konflikt decydujący o tym, czy państwa, czy też grupy państw, sojusze formalne czy nieformalne, bo Zachód jest zarówno sojuszem formalnym, czyli sojuszem, ale państwa Zachodu skupione są w sojuszu zwanym NATO, jest to formalnie sojusz obronny, natomiast jest to też pewna grupa interesów nieformalnych, to znaczy niezwerbalizowanych stricte, a domniemywanych albo celowo opisywanych, definiowanych tak, żeby zachować tak zwaną strategiczną wieloznaczność. Ma to związek z zachowaniem tak zwanej rozliczalności, czyli zdolności oddziaływania w sposób, który nie zrzuca na oddziałującego odpowiedzialności, czy to odszkodowawczej, czy to historycznej, czy to jakiejkolwiek innej. Natomiast wracając do kwestii energii, musimy spojrzeć, żeby mieć jasność sytuacji, moim zdaniem, przepraszam, to tak powiem jak w szkolnym stylu, moim zdaniem należy przeanalizować przestrzeń decyzyjną, czy też geografię decyzyjną, ja to tak określam, już jest to słowo odzwierciedlające sposób naszego podejmowania decyzji, jest uzależniony od rozmaitych czynników, rozmaitych parametrów, które jesteśmy bądź nie jesteśmy w stanie w pełni docenić i sami nie jesteśmy w stanie docenić, czy nasz dobór parametrów jest właściwy do tego, żeby opisać sytuację bieżącą i dokonywać predykcji tego, co rozmaite strony zrobią. Więc ja wyliczę szereg czynników, które nie pojawiają się w polskiej debacie publicznej dość często, moim zdaniem. Po pierwsze, są to kwestie zasobów energetycznych, surowców energetycznych w państwach wokół Morza Kaspijskiego. Tam machnął do kamery książką o nowej geografii energetycznej, którą przeczytałem dwa razy.
Raz, żeby się zapoznać ze sposobem myślenia autora, a drugi raz, żeby zrobić bardzo dokładne notatki. O tym które... pan mówi, tak? Tak, dokładnie, tak. Nowa mapa. Więc autor tej książki w absolutnie znakomity sposób określa, pokazuje, jak myślą poszczególne państwa i co się stało w ostatnich dwóch dekadach. Więc zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, dokonała się absolutna rewolucja w tym, jaka jest pozycja Stanów Zjednoczonych na rynku obrotu surowcami energetycznymi. Otóż dzięki tak zwanej rewolucji łupkowej, rewolucja jest absolutnie uzasadnionym słowem, doszło do tego, że Amerykanie mogą być eksporterami netto surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, który jest produktem jak gdyby odpadem przy produkcji ropy łupkowej. Przynajmniej był do niedawna, dlatego że do niedawna nie istniała infrastruktura transportowa pozwalająca na doprowadzenie tego gazu do terminalów eksportowych przy Zatoce Meksykańskiej między innymi. To był ten słynny epizod z budową gazociągu w Dakocie Północnej, kiedy aktywiści do spółki, może nie do spółki, to jest domniemane, natomiast równolegle z agendami rządowymi kontrolowanymi przez demokratów w rządzie Stanów Zjednoczonych, przez administrację demokratów, kontrolowaną przez demokratów, te podmioty działające na rynku, w przestrzeni ekologiczno-politycznej, próbowały zablokować budowę tej infrastruktury pozwalającej na to, że Amerykanie mogli wejść na rynek obrotu gazem skroplonym i mogły w związku z tym w większym stopniu niż znacznie wcześniej kontrolować ten rynek. Natomiast co jest istotne? Amerykanie i Rosjanie z tego punktu widzenia, z punktu widzenia ostatnich lat, są konkurentami i możemy postrzegać wojnę na Ukrainie jako sposób zdobywania przez Amerykę nowych rynków i wyrugowanie z tych rynków Rosji, co byłoby wcześniej fizycznie niemożliwe właśnie ze względu na to, że Ameryka nie była eksporterem, nie miała tych nadwyżek gazu, które by trzeba było gdzieś sprzedać i którymi można by było rozgrywać zarządzanie sprzedażą surowców energetycznych. Drugim czynnikiem, nie wiem, czy mam przerywać na pytania do współrozmówców, czy mam mówić dalej? Proszę mówić, panie Piotrze. Dziękuję bardzo. Drugim czynnikiem, który w zupełnie innym świetle stawia wojnę, jaka ma miejsce w tej chwili, rozgrywa się w tej chwili na Ukrainie, jest odkrycie surowców energetycznych, czyli gazu ziemnego i ropy naftowej na wschodzie, po pierwsze na wschodzie Ukrainy i na zachodzie u podnóża Karpat, ale też odkrycia dużych złóż gazu w szelfie kontynentalnym wokół Krymu, co miało miejsce w latach 2010-2012. Już amerykańskie firmy zostały zatrudnione na Ukrainie do poszukiwania po pierwsze tych zasobów i do obsługi wydobycia, więc tutaj mamy zupełnie nietypową, że tak zażartuję, perspektywę. Polega to na tym, że proszę wyobrazić sobie następujący układ, jeśli chodzi o podział rynku surowców energetycznych. Gdyby za pomocą technologii zachodnich Ukraina nabyła zdolność do wydobycia tych surowców, czyli ropy i gazu, i następnie sprzedaży ich do Unii Europejskiej, zmieniłoby to dramatycznie sytuację Rosji, której wyrósłby potężny konkurent, który aspiruje do przyłączenia się do systemu zachodniego nie tylko gospodarczo, ale także kulturowo i Ukraina by w sposób zdecydowany przeszła do świata zachodniego i przestała być częścią tak zwanego systemu rosyjskiego, czy też przestałaby być częścią bliskiej zagranicy. Myślę, że można użyć tego sformułowania. To ono oczywiście nie dotyczy ściśle Ukrainy, ile raczej stałej prawidłowości dotyczącej polityki bezpieczeństwa i wcześniej Związku Sowieckiego, Związku Radzieckiego i teraz Federacji Rosyjskiej. Kolejnym czynnikiem, który jest nieporuszany w polskiej debacie, jest to, że w chwili, w której Ukraina dołączyłaby do NATO, nagle na wybrzeżu Morza Czarnego pojawiłoby się państwo NATO, które mogłoby przez cieśniny tureckie w inny sposób przesyłać swoje okręty wojenne i ruch statków cywilnych.
W tej chwili ze względu na układ, na konwencję Lotarno chyba, przepraszam, z 1936 roku cieśniny tureckie mają, Turcy mogą w tych cieśninach ograniczać ruch okrętów wojennych. Przede wszystkim dotyczy to... Tak. To jest bardzo skomplikowana sprawa, która bym musiał poświęcić pół godziny, dlatego że to bardzo głęboko studiowałem, teraz pisząc rozdział książki o geopolityce natomiast tego regionu. Natomiast co jest istotne, podam jako anegdotę, Rosjanie we wcześniejszych jakby fazach rozwoju sytuacji geopolitycznej robiły na przykład taki manewr, że w Morzu Marmara pomiędzy dwoma cieśninami za Bosforem lokowały swój okręt wojenny o wyporności 15 tysięcy ton, który jak gdyby używał limit tonażu okrętów wojennych mogących przebywać w tamtym basenie. W związku z tym wszystkie inne państwa były zablokowane i nie mogły wprowadzać w obręb cieśnin i swoich własnych okrętów wojennych. To była taka sztuczka, bardzo sprytna, niegrzeczna i skuteczna jednocześnie. Natomiast w tej chwili pojawiają się spekulacje, które nie mają zamocowania logicznego w strukturze tych traktatów związanych z cieśninami tureckimi. Otóż sugeruje się, że Erdogan próbuje przekopać ten kanał stambulski, dobrze pamiętam, czyli alternatywę dla cieśniny bosforskiej, po to, żeby rozładować ruch bardzo zatłoczonej cieśninie i przede wszystkim cieśninie, która jest w środku miasta, a więc miasto narażone jest na wypadki, na przykład jakieś eksplozje statków wożących niebezpieczne ładunki. Natomiast posądzana jest Turcja o to, że próbuje w jakiś sposób uniknąć, zbudować Amerykanom sposób uniknięcia ograniczeń w przesyłaniu okrętów wojennych przez cieśninę, dlatego że Amerykanie nie mają swojej obecności, czyli nie mogą wprowadzać okrętów, przede wszystkim oczywiście grup lotniskowców, na Morze Czarne. W związku z tym ta cieśnina, przepraszam, ten nowo budowany kanał mógłby omijać tą cieśninę, natomiast nie uwzględnia to oczywiście zawiłości traktatowych polegających na tym, że traktat o nieprzepuszczaniu okrętów należących do krajów nie mających wybrzeża na Morzu Czarnym obejmuje obydwie cieśniny i przede wszystkim basen Morza Marmara pośrodku. Natomiast jest inna kwestia. Proszę zobaczyć, jeżeli Ukraina, i tu się właśnie zaczynają łączyć te wszystkie wątki, o których mało tak słyszymy. Jeżeli Ukraina stanie się państwem NATO, to państwa NATO, nagle NATO zacznie mieć możliwość prawną możliwość przesyłania swoich statków, bo na przykład, przepraszam, cały czas się mylę, okrętów, dlatego że Ukraina może otrzymać w prezencie takie okręty albo je wydzierżawić i wtedy wpływają pod flagą Ukrainy, pod flagą NATO i generalnie w tym momencie Rosjanie dostają coś, co im bardzo by się nie podobało, to znaczy potężny sojusz, co prawda formalnie obronny, natomiast ten sojusz ma już swoją obecność na Morzu Czarnym, który do tej pory miała wyłączność Rosja. I tutaj zbliżamy się do kwestii tej, którą mówiłem chwilę wcześniej, o bardzo dużych zasobach gazu i ropy w państwach wokół Morza Kaspijskiego. I teraz już zaraz kończę moją wypowiedź. O te zasoby przede wszystkim zabiegają Chiny, które są bardzo głodne energii. Mówiłem o tym, że Chiny są bardzo uzależnione od importu ropy. Co jest ważne, ropa ta wypływa w dużej części. Te 80% chińskiego importu, przepraszam, chińskiego zapotrzebowania to jest import. Natomiast z tych 80% około 70-80% to są różne ilości podawane przez różne instytucje eksperckie, jest ściągana przez cieśninę Ormus i przez Zatokę Perską. Więc Chiny muszą zabezpieczyć i bardzo by chciały rozszerzyć import swojej ropy z basenu Morza Kaspijskiego, o które też zabiega Unia Europejska, więc to jest konkurencyjna potrzeba. Po to, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym zamknięciem cieśniny Ormus w przypadku wybuchu konfliktu między Izraelem a Iranem, który jest niezwykle prawdopodobny i praktycznie nieuchronny, a po drugie Chiny muszą uzależnić swoje dostawy surowców energetycznych od linii żeglugowych, które kontrolują Amerykanie.
Więc to może skończę, bo już długo mówiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za bardzo szczegółowe tutaj wprowadzenie też wątku azjatyckiego, chińskiego, ale też omówienie całej strategii i Ukrainy, i Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie. No teraz swoje pytanie kieruję do zawodowego żołnierza, który jest z nami, do pana majora Arkadiusza Kupsa, który też ma ogromną praktykę w szkoleniu tak zwanych specjalców. Panie majorze, jak rozważano potencjalne konflikty, no wówczas wydawało się jeszcze w 2020, patrzę na kontynent europejski, bo oczywiście różne konflikty w różnych częściach świata toczyły się i toczą. Dużo mówiono o technologii, która się pojawi na współczesnym polu walki, na froncie, że to prawie za nas będą walczyły właśnie drony, roboty, że ta wojna to się w ogóle przeniesie w kosmos. Zresztą no, wzajemne groźby między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi odnośnie strącania satelitów już się pojawiła. Ale patrzymy na tę wojnę, że ona się jednak toczy w sposób bardzo konwencjonalny. Przynajmniej to, co do nas dociera w postaci różnych obrazów, które możemy obejrzeć w internecie, w social mediach, czasami również w telewizji. No właśnie, co się liczy tak naprawdę na polu walki? Człowiek czy sprzęt? Myślę, że jak patrzyło się na pierwsze obrazy wojny, to było takie tąpnięcie na zasadzie, ja dziś tam czytałem w mediach, że jest to nowy rodzaj wojny, że dzisiaj tak naprawdę to nie czołgi, to nie artyleria. Tak, w pierwszym etapie wszyscy przeżyliśmy jakiś szok, bo mimo wszystko jednak te nowinki zagrały. Mówię przede wszystkim o walce powietrznej, mówię o dronach, mówię o prowadzeniu rozpoznania, mówię o zintegrowanych systemach i tak dalej, i tak dalej. Niemniej dziś widać, że te klasyczne środki prowadzenia wojny, czyli artyleria, jednostki pancerne, jednostki zmechanizowane, lotnictwo, tu się nic nie zmieniło. Niemniej widać, że po pierwsze tak, Ukraińcy odpracowali tą robotę domową. Oni od 2014 roku mieli czas, mieli instruktorów, którzy ich szkolili. Jednocześnie odpowiadając na wypowiedź pani Beaty, powiem tak. W 2014 roku Europa wiedziała, że kończy się czas pokoju. I tak naprawdę nikt na Zachodzie nie obudził się, bo tak naprawdę ten problem ze sprzętem, problem z armią, to nie jest tylko nasz problem, że my w tym momencie zaczynamy się budzić, zaczynamy kupować na gwałt. Trochę tak powiem, na zasadzie pójścia do hipermarketu i wyciągania spółek, ale z tym problemem też zderzyli się Niemcy, zderzyli się Francuzi, którzy są nieco dalej i zderzyły się inne kraje. Bo to takie usypianie Europy trwało przez wiele, wiele lat. Ja pamiętam, że słyszałem wypowiedzi, że dziś Europa jest bezpieczna, że dziś się nie będzie dziać, że tak naprawdę te 50 lat spokoju. Ale w 2014 już Europa niestety się nie obudziła. Jeżeli dzisiaj się słyszy, że Niemcy pomagają, oczywiście po pewnym czasie zaczęli pomagać, bo przykładowo dają zestawy Gepard, ale nie mają do nich amunicji, to amunicję ściągają od Szwajcarów, Szwajcarzy nie chcą sprzedać, więc to są takie podstawowe rzeczy, które dziś świadczą o tym, do jakiego etapu doszła Europa. I teraz wracam do tego konfliktu. Nie można powiedzieć, że to nie jest tak, że walczą ludzie, czy walczy sprzęt. To jest kwintesencja tego wszystkiego. Kolejna rzecz, taka dyskusja znowu trwa, czy armia zawodowa, czy armia z poboru. Jest takie smutne powiedzenie, że wojnę zaczynają zawodowcy, a kończą rezerwiści. Rezerwistów trzeba mieć. Jak patrzy się na historię wojen, to ja zawsze daję przykład wojny o Falklandy Malwiny w 1982 roku, gdzie był taki epizod na Gold's Green, gdzie tak naprawdę batalion brytyjskich spadochroniarzy szturmował w otwartym terenie pułk Argentyńczyków. I straty po stronie brytyjskiej to było 18 żołnierzy, a po stronie argentyńskiej 200, wzięto do niewoli 1400 żołnierzy. Przy czym część tych strat tak naprawdę to byli poborowi, którzy byli źle zaopatrzeni, którzy pozamarzali, bo tam niestety, mimo że to był maj, to były bardzo zimne noce i tak dalej, i tak dalej. I to też dzisiaj widać, jak to wszystko
odbija się jak w lustrze. Dzisiaj, jeżeli mówimy o armii zawodowej, to jeżeli mówimy dziś, że mamy mieć 300-tysięczną armię, to jest tak naprawdę pytanie, czy kupując jakąkolwiek ilość sprzętu, nieważne, czy kupujemy go tam, czy tam, czy będziemy w stanie ten sprzęt zapełnić ludziom. Teraz popatrzmy racjonalnie. To jest złe określenie, tak zwana przeżywalność. Ile żyje żołnierz na współczesnym polu walki? Wiadomo, że im jest gorzej wyszkolony, ten, mówiąc brzydko, ten jego resurs jest krótszy. I to widać na przykładzie wojny w Ukrainie, gdzie poborowi z Rosji giną, giną jak muchy. Dlaczego? Bo są niedoszkoleni, bo są niedoposażeni, bo okazuje się, że pancerz aktywny w rosyjskich czołgach tak naprawdę wypełniony jest trocinami i tak dalej, i tak dalej. Dziś liczy się jakość, jakość sprzętu, jakość ludzi. Tak naprawdę to zawodowstwo. Ale też trzeba myśleć o jednej rzeczy, o uzupełnieniu, o rezerwistach. Bo nie wyszkoli się rezerwisty w ciągu 2-3 miesięcy. Owszem, można go powołać, można go wysłać na front. Kolejną rzeczą tak naprawdę, patrząc znowu, co dzieje się na wschodzie, to są morale. Dzisiaj, oprócz tego wyszkolenia, liczy się pewnego rodzaju etos. Oczywiście Ukraińcy go mają dlaczego? Bo oni walczą w słusznej sprawie. Walczą o swoje rodziny, o swoje żony, o swoje dzieci, o swoją ojczyznę. Rosjanie są najeźdźcami, niewyszkolonymi, tak naprawdę wysyłanymi na głupią śmierć. I być może, jak patrzymy na historię wojen, na historię II wojny światowej, to niestety zaczyna się robić to samo, co było kiedyś. To jest niestety smutne, ale myślę, że od tego 2014 roku do dziś minęło 6-8 lat. I myślę, że to jest i tak ostatni dzwonek na to, żeby się przygotować, bo w takim położeniu geopolitycznym, jakim jesteśmy my i zawsze byliśmy, to nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nie mieć silnej armii. Armii gotowej, armii wyszkolonej i uwaga, armii wyposażonej w sprzęt, który w tym kraju będzie serwisowany, będzie naprawiany, będzie uzupełniany. Bo nie jest sztuką kupić cokolwiek. Pytanie jest drugie. ZIP-y, wyszkolenie, części, uzupełnienie. To są problemy. Bo jeżeli dziś słyszymy, że mamy fantastyczną armatochowicę Krab, nieważne ile w tej armatochowicy jest tego polskiego produktu, nie, ona ma wspaniałą markę, ona jest naprawdę niezła. Być może kupujemy z Korei licencyjny sprzęt tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie wyprodukować takiej ilości w tak krótkim czasie. Myślę, że tu jest problem, to jest czas. To jest czas, to tak samo jak talibowie mówili Amerykanom w Afganistanie. Macie samoloty, macie czołgi, macie awaksy, mamy czas. My tego czasu nie mamy. Naprawdę nie mamy czasu. I patrząc na to, co dzieje się na wschodzie, jakkolwiek by się to nie skończyło, wiadomo, że ta wojna potrwa. Ona się nie zakończy w sposób, nie zakończy się militarnie. Ta wojna się jedynie może zakończyć w sposób polityczny. Myślę, że też nie wszystkim krajom na świecie i nawet w systemie globalnym nie są potrzebne, nie jest potrzebna Rosja, która leży na kolanach, bo to też jest pewnego rodzaju system naczyń połączonych. I w naszym interesie jest to, żeby wykorzystać ten czas maksymalnie, a mamy go niewiele. Panie Marze, a jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia. Jeszcze należę do rocznika, gdzie był pobór, gdzie się po prostu szło, stawało na komisję przed WKU i tam przyznawano kategorie A, B, C i tak dalej, która świadczyła o tym, czy się idzie do rezerwy na długie lata, czy się jest użytym tylko na czas wojny. Ja byłem w pierwszej kolejności, dostałem kategorię A. Tak to wyszło. Ale, gratuluję. Dziękuję. Przez wiele lat też jeździłem na wschód i przyglądałem się pewnej też specyfice społecznej, czy społeczeństwa ukraińskiego, czy rosyjskiego. I jednak stopień obsługi broni, umiejętności czysto
czystej takiej praktyki obcowania, użytkowania broni jest nieporównywalnie wyższa niż w Polsce i nieporównywalnie wyższa niż w pozostałych państwach Europy. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie ten dostęp do broni jest bardzo mocno reglamentowany przez państwo. Mało się o tym mówi, ale na przykład w Federacji Rosyjskiej jest bardzo liberalny dostęp do broni. Zresztą na Ukrainie od dłuższego czasu również. Czy to ma znaczenie, pewien stopień wyszkolenia po prostu społeczeństwa, obsługi, elementarnej obsługi broni? Czy to ma znaczenie dla przyszłej, potencjalnej wojny także w tym regionie? Pytanie pewnie retoryczne w dużym stopniu, ale... Powiem tak. Tak, ma znaczenie, chociaż jest to, że powiem, fragmentaryczne. Myślę, że problemem dzisiejszego młodego pokolenia to jest w ogóle pewnego rodzaju odejście od, ja wiem, kiedy... Powiem tak. 30 ileś lat temu młodzież niestety miała więcej ruchu, wisiała na trzepakach, rzucała kamieniami, spała w lesie. Ja powiem tak, od 25 lat prowadzę taką imprezę, która nazywa się Selekcja, gdzie przyjeżdżają dorośli ludzie, którzy chcą się zmierzyć w ciągu 5 dni i 5 nocy, są podani takiemu treningowi jak do jednostek specjalnych. Niech pan sobie wyobrazi taką historię, że 25-letni facet, no niestety odpada, facet jest po AWF-ie, wysportowany, wielki i tak dalej, i mówię mu, słuchaj stary, jest 23, niestety odpadasz, oddajesz opaskę, bierzesz swój zasobnik, wypadasz z tej gry. Idziesz tą drogą prosto, jest jedna droga asfaltowa przez poligon, po 5 kilometrach dochodzisz do cywilizacji, jest miejscowość Prostynia, gdzie jest stacja kolejowa, możesz się przespać i rano o 5 masz pociąg w stronę Wałcza. Mówię bardzo prosto. I w tym momencie widzę, że ten człowiek zaczyna się trząść. Zostawiłem go z lekarzem i za chwilę przychodzi mi lekarz i mówi, słuchaj, wiesz co, jest problem, trzeba go zawieźć. No bo on zaczyna płakać. Dlatego, że nigdy w nocy nie był w lesie. Nigdy przez las nie szedł sam. I dla niego to po prostu jest stres. Jak patrzę na młode pokolenie, dla nich wyzwaniem jest przespanie się w namiocie. I to tyczy gro społeczeństwa. Myśmy odeszli od pewnych wzorców, bo fajnie jest być komandosem przez godzinę czy dwie. I mówi pan teraz o służbie zasadniczej. Powiem tak, ona miała wiele złych cech. Wiele złych cech. Ja powiem tak, pracowałem w jednostkach specjalnych i 95% ludzi, którzy trafiali do armii, to byli ochotnicy. Ludzie, którzy chcieli coś przeżyć. I to był dobry materiał. Fakt, że ich się wyciskało jak cytrynę, bo można było i można było z nich naprawdę wiele wycisnąć. Ale jak widziałem to, co działo się w jednostkach liniowych, to była tragedia. Te historie o zamiataniu lasu, o malowaniu krawężników, o prostowaniu gałęzi w lesie, to była prawda. To wynikało z tego, że po prostu nie wiem, czy nie było tam pasjonatów do szkolenia i nie mówię, że było tak wszędzie, ale było tak bardzo często. I te wszystkie historie fali, historie, że tak powiem, pewnego rodzaju zwyrodni, one się zdarzały. Niemniej, jak patrzę na to, co działo się w jednostkach specjalnych, to była ciężka służba i ci ludzie czego się tam nauczyli. I to są takie, mówię, dzisiaj w społeczeństwie my nie mamy wiedzy. Ja powiem tak, prowadzę zajęcia z bezpieczeństwa osobistego i ten problem bezpieczeństwa istnieje gdzieś tam na szczeblu zarządzania, prawda? Ale jak się pyta normalnego człowieka, jak powinien zareagować w sytuacji takiej, 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 którym chodnikiem powinien pójść, czy jego prawą, czy lewą stroną, jak reagować w przypadku gwałtu, w przypadku agresji, w przypadku ostrzału, ludzie tego nie wiedzą, dlatego że po prostu nie ma tej wiedzy na tym szczeblu podstawowym. I dzisiaj, jeżeli mówimy, przed chwilą mówimy o tej broni. Owszem, ta obsługa broni coś daje, daje pewnego rodzaju fragmentaryczną wiedzę. Ja jestem na przykład za legalizacją posiadania broni. Niech się ludzie uczą, niech się ludzie szkolą, bo tak naprawdę to jest dla ludzi i to można opanować. Można stworzyć... Ja bym dodał więcej, bo tutaj na tym polu jestem akurat miłośnikiem broni i pierwszą rzecz, jaką mi uczył porządny instruktor, to czego broń uczy? Dla pana to jest oczywistość, bo pan pewnie z tą bronią tam jest od zawsze, od prawie nastoletniego wieku. Ale przede wszystkim uczy odpowiedzialności. Znaczy, tak. Posiadając broń, masz poczucie, że nie posiadasz tylko noża,
o którym się mówi, albo kroisz chleb, albo możesz kogoś nim zaatakować, ale tak. Rzecz, którą ciebie może zabić, sobie możesz nogi przestrzelić i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie już inny punkt widzenia, kiedy się ma broń przy sobie w kaburze, w samochodzie, gdziekolwiek, patrzenia na świat, niż się tej broni nie ma, po prostu. Inaczej człowiek się zachowuje i przewiduje swoje własne czyny. Co się może stać, czy może kogoś prowokować, czy nie. Dlaczego o tym mówiłem i o to też pytałem, bo na przykład w takim Izraelu, gdzie też mam przyjaciół, no, nie ma możliwości kontynuowania studiów, w ogóle rozpoczęcia ich bez pierwszego szkolenia wojskowego. Skoro nie chcesz iść do wojska, nie chcesz służyć armii, to znaczy, że jesteś aspołeczny. To znaczy, że też do pewnych czynności społecznych się człowieku nie nadajesz. I pytanie, czy tego rodzaju szkolenie na przykład powinno być wprowadzone w Polsce ze względu, jak już tutaj wszyscy powiedzieliśmy i z czego sobie wszyscy zdajemy sprawę, nasze położenie geopolityczne nie pozwala nam na to, żeby być pacyfistami radosnymi. No niestety. To nie tylko w Izraelu. Popatrzmy. Finlandia. Tak. No Czesi. Tak. Mieć za sobą historię wojskowości w sensie służby jest pewnego rodzaju przepustką do kariery, do kongresu i tak dalej, i tak dalej. Teraz kolejna rzecz. Myślę, że w tym wszystkim, w tym całym procesie czegoś zabrakło u nas. Myślę, że jak patrzy, to jest może zły przykład, ale harcerstwo, scouting, jakieś powiedzmy szkolenia, to jest pewnego rodzaju prowadzenie tej młodzieży w określonym kierunku. To nie chodzi o to, żeby stworzyć społeczeństwo zmilitaryzowane, ale społeczeństwo przygotowane do wyzwań. Poza tym nie oszukujmy się, żeby zarządzać kimś, trzeba najpierw umieć słuchać. Tak samo jest w armii. Żeby dowodzić, najpierw musisz umieć słuchać. I jeżeli mówimy też o tej służbie zasadniczej, to na pewno ona czegoś tam uczyła. Ja nie mówię, że ona była idealna. Na pewno nie. Tylko problem jest taki, że dzisiaj się tego nie złapie, bo poparcie dla służby zasadniczej wprowadzenia wśród młodego pokolenia to jest 20 parę %. Popatrzmy jeszcze jedną rzecz. Mamy w Polsce chyba ponad 600 szkół wojskowych, mundurowych. Ci ludzie też uczą się dyscypliny. I ja gdzieś tam prowadzę zajęcia, czasami spotykam się. Widać, to nie chodzi o drill wojskowy. Bo dla mnie, jeżeli ja się umawiam na godzinę 9, to nie wiem, tak jestem wychowany i to nie jest to dlatego, że jestem oficerem, to jestem za 3:09. A przychodzi młody człowiek o godzinie 10 i mówi, no ale co się stało? Jest tylko godzina 10, prawda? Więc myślę, że tutaj te pewne ramy to też mają pewnego rodzaju znaczenie. Na pewno, czy uda, może inaczej. Wiadomo, że ustawa jest tak skonstruowana, że wystarczy jeden podpis prezydenta i ta służba zasadnicza zostaje wprowadzona, bo być może się okaże, że będzie potrzebna. Bo skąd weźmiemy 300-tysięczną armię, jeżeli mamy dzisiaj 110 tysięcy i razem z WOT-em mamy tam 150 parę tysięcy, to tak naprawdę tych 300 tysięcy nam brakuje. A rezerwiści, bo łatwo było zrezygnować ze służby zasadniczej, bo powiem tak, Niemcy kiedy rezygnowali z poboru, bo w Niemczech też był taki warunek, żeby iść na studia, to musisz odbędzić służbę zasadniczą. Tak było. I kiedy Niemcy rezygnowali ze służby obowiązkowej, to najpierw przez 5 czy 6 lat analizowali, jak uzupełnić rezerwę. Myśmy to zrobili w ciągu roku, odkrzyknęliśmy wielki sukces, a później okazało się, że jest problem, bo służba kontraktowa, dzisiaj mówimy o płatnej służbie nieobowiązkowej, czy napełnimy te 300 tysięcy, a rezerwy, tak jak powiedziałem, te wojny zaczynają zawodowcy. Kończą rezerwiści. Kraj, który leży w środku Europy i powiedzmy sobie szczerze, nikomu nie zależy w Europie, żeby to był silny kraj, ani na wschodzie, ani na zachodzie. I to, co wcześniej powiedział pan Ryszard, cieszmy się, że Amerykanie mieli takiego prezydenta na etapie wybuchu wojny w Ukrainie i tak się zachowali i tak zadziałali. I wracając do tego, tak to niestety wygląda. Kraj, który leży w Europie między pewnego rodzaju biegunami na wschodzie i zachodzie, nikomu nie jest potrzebny jako kraj silny. Z demografii 38 milionów, żeby się liczyć w demografii, powinniśmy mieć 60 milionów. Nie osiągniemy tego. Na pewno nie.
potencjalnie gospodarczo też. Na horyzoncie, mówił pan Piotr, znaczy generalnie to jest problem walki o energię, o surowce, o dystrybucję. Szykują się następne problemy. Problem wody, który prędzej czy później się pojawi. Problem migracji, bo on będzie. Ta Afryka nas niestety zadepcze. I to są problemy, które będą się przewijać. Co się wydarzy na wschodzie, też nie wiadomo, bo jeżeli ja słyszę opinię, że Putin może, musi odejść, wiadomo, że tam się nic nie zmieni. Tam przyjdzie następna osoba po tak zwanym sztywnym gorsecie po służbach i tam się nic nie zmieni, bo podział środków jest tak zdystrybuowany, że to określona grupa ludzi bierze, określona grupa oligarchów, ludzi, którzy gdzieś tam zaczynali w służbach albo mieli powiązania. Czy Rosja się rozpadnie? Być może tak. Na pewno zacznie się problem na Kaukazie. Ale czy całkowicie? Myślę, że nie, bo te wszystkie nacje są za słabe. W sensie gospodarczym, przede wszystkim gospodarczym. Myślę, że już raczej Chiny sobie rozgrabią sobie, co będą chciały i sobie powyciągają to, co będą chciały. I myślę, że ten problem naszego statusu, naszej, że tak powiem, pozycji, to jest praca na 10, 15, 20 lat. Na pewno. Tu się w pełni zgadzam. Teraz jeszcze pytanie do pana Piotra w sprawie Azji, bo wydarzyło się coś, co było komentowane przez media europejskie, także przez media polskie, ale dosyć zdawkowo. A ta sytuacja coś dużo moim zdaniem głębszego oznacza. Mam tutaj na myśli wizytę kanclerza Olafa Scholza w Pekinie. Panie Piotrze. Przepraszam, skomentuję to z zupełnie innej perspektywy i w sposób zaskakujący. Cała sytuacja aktualna tych rozgrywek geopolitycznych, jakie widzimy na co dzień w mediach, może być interpretowana, można z tych elementów ułożyć zupełnie inny obraz mentalny niż to, co nam się sugeruje w narracjach tak zwanych oficjalnych. Otóż to, co Chiny muszą zrobić, pyta pan oczywiście o tą perspektywę azjatycką, to, co Chiny muszą zrobić, to zbudować alternatywne dla globalnego, czyli niezależne od Stanów Zjednoczonych, bo to o to dokładnie chodzi, o tą niezależność, o suwerenność, alternatywne do globalnego system wymiany towarowej, który miałby charakter autarkiczny, czyli samowystarczalny. Do tego, żeby Chiny mogły to zbudować samodzielnie, jest to niemożliwe po prostu, dlatego że Chiny nie posiadają na swoim terytorium macierzystym surowców energetycznych. To jest absolutna podstawa. Energia to jest krew każdego organizmu państwowego, geopolitycznego. Ja się posługuję w mojej książce przede wszystkim, też którą pan machnął do kamery, sił psychohistorii, właśnie pojęciem homeostatu. Homeostat jest to system, który reguluje parametry swojego środowiska, w którym operuje. Tak, żeby nie było, że tylko machnąłem. Dziękuję uprzejmie. Homeostat reguluje parametry środowiska zewnętrznego i parametry swojego własnego organizmu do tego, aby utrzymać proces homeostazy, po pierwsze, czyli żeby przetrwać, ale żeby też zoptymalizować, jeśli chodzi o wydatki energetyczne, funkcjonowanie całego organizmu, swojego organizmu. W związku z tym, inaczej wracam do wątku, Chińczycy muszą zbudować system autarkiczny, czyli homeostat jak najbardziej niezależny od wpływu Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają wszystkie państwa na świecie w ręku ze względu na to, że całkowicie kontrolują praktycznie handel surowcami energetycznymi, ropą naftową i gazem ziemnym. Przede wszystkim dzięki temu, co już powiedziałem w ostatnich dwóch dekadach, dzięki rewolucji łupkowej. Natomiast wracając ściśle do Chin, Chiny muszą zbudować ten system autarkiczny i muszą zbudować, ja to nazywam tak żartobliwie, to się już nie pojawi, dlatego że Rosja została wyeliminowana z tej osi zła i właśnie to jest oś zła.
muszą, trzy państwa muszą funkcjonować w ścisłej synchronizacji ze swoich, muszą pogodzić się oczywiście z kompromisami, muszą doraźnie zrealizować doraźny, taki wirtualny, bo nie został oczywiście on ogłoszony oficjalnie, stąd mamy problemy z naszym obrazem mentalnym tej sytuacji, muszą zbudować sojusz trzech uczestników. Niemcy dostarczają wysokich technologii, wysoko zaawansowanych produktów. Są w stanie to produkować dzięki taniej energii z Rosji. Rosja jest tym hubem energetycznym dla obydwu tych państw, no, a Chińczycy mają tą wolę geopolityczną i siłę ekonomiczną przede wszystkim do tego, żeby to wszystko spiąć. I mają też, co najważniejsze, organizacje i są z tych wszystkich trzech państw najmniej zależne od Stanów Zjednoczonych na dzień dzisiejszy. Proszę zobaczyć, że z tego punktu widzenia to, co się dzieje teraz, wiele osób i ja w tym gronie uważam, definiuje wojnę na Ukrainie jako wojnę proxy między Zachodem, który ten Zachód nie jest zdefiniowany precyzyjnie, proszę zwrócić uwagę, to jest też kwestia tej rozliczalności, o której mówiłem, a tym tą niewidzialną osią zła, to znaczy niezadeklarowanym sojuszem trzech państw, który wynika po prostu z oczywistych potrzeb geopolitycznych. Proszę zobaczyć, co stało się w 2022 roku. Po pierwsze, Rosja, plan geopolityczny Rosji i Niemiec uległ całkowitej destrukcji. To nie istnieje. Po prostu układ, na który liczyli Niemcy, dla którego budowali Nord Stream 1 i Nord Stream 2, skończył się definitywnie. Mieliśmy to bardzo głębokie poczucie właśnie tego końca w chwili, w której nastąpiła awaria Nord Streamu w końcu września bieżącego roku. Więc proszę sobie przypomnieć, jakie były nasze emocje i odczucia. Nie mówię o analizie logicznej i chłodnej analizie geopolitycznej tego, co się dzieje, tylko właśnie uczucia i emocji, bo mówimy tutaj o narracjach, które w jakiś sposób oddziaływują na nasz sposób podejmowania decyzji i budowania naszej świadomości sytuacyjnej potrzebnej do tego, żeby podejmować decyzje i akcje. Więc proszę teraz zobaczyć, co muszą robić te strony. Chiny są bardzo silnie naciskane przez Stany Zjednoczone i ogólnie przez Zachód groźbami sankcji, czy jakimiś ograniczeniami, czy rozmaitymi naciskami, które są niezwerbalizowane nawet do tego, żeby nie pomagać tej Rosji. Rosja oczywiście jest w bardzo trudnej sytuacji i gospodarczej, i geopolitycznej, przede wszystkim wizerunkowo, dlatego że czynnik wizerunkowy, czyli potępienie agresji, jest bardzo silną dźwignią do tego, żeby zmuszać inne kraje do ograniczenia współpracy z Rosją. Niemcy natomiast, co muszą, to jest, proszę pamiętać, kraj o głębokich tradycjach imperialnych, to znaczy mocarstwowy. Mocarstwowość polega na tym, że państwo ma ambicje, to też jest dłuższy temat do rozmowy, co to znaczy ta ambicja, do budowania swojego oddziaływania poza obszarem swojego własnego terytorium macierzystego, a nawet poza obszarem, który wcześniej był w zasięgu tego obszaru macierzystego. Mówimy to oczywiście o tym, że i rozmaite imperia przesuwały się na mapie świata, rozszerzały, kurczyły, zmieniały swój centralny ośrodek, który sterował całym tym systemem danego mocarstwa. Więc proszę z punktu widzenia Niemiec, proszę zobaczyć, co się stało w tym momencie. Niemcy nie mają już taniej energii, łatwo dostępnej i takiej, którą można zabezpieczyć od wpływu Stanów Zjednoczonych. I w takiej sytuacji ich zdolność działania, ich suwerenność, ich tak zwana sprawczość została drastycznie ograniczona i wszystkie plany tak naprawdę rozpadły się w kompletny pył. I co może robić Olaf Scholz w Pekinie? Już odpowiadam teraz bezpośrednio po tym wstępie, który zajął dłuższą większość mojej wypowiedzi. Co Olaf Scholz robi w Pekinie? Próbują ratować tę sytuację i z całą pewnością próbują zbudować jakiś system reakcji na posunięcia Stanów Zjednoczonych i posunięcia Zachodu ogólnie po to, żeby uratować jak najwięcej z tego geopolitycznego planu współpracy, uzależnienia się chociażby od konieczności używania dolara do rozliczeń między tymi państwami, zbudowania jakiegoś systemu wymiany surowcowej, który by sprawił, że oba te państwa, ale oczywiście też Rosja, bo ona jest niezbędna, zwłaszcza tym bardziej, że leży po środku między Niemcami a Chinami,
musi to być tak skonstruowany system, który po prostu zapewni kolektywną, trzyskładnikową obronę przeciwko z kolei staraniom Stanów Zjednoczonych o zachowanie status quo Stanów, o zachowanie ich maksymalnej zdolności do oddziaływania na wszystkie państwa, to znaczy trzymania ich w dole. Przypominam tutaj taki słynny bon mot definiujący, do czego zostało stworzone NATO. Do tego, żeby Amerykanów trzymać wewnątrz, Związek Sowiecki na zewnątrz, a Niemców w dole. Dlaczego w dole? Dlatego, że Amerykanie po II wojnie światowej wiedzieli, że, znaczy rozumieli świetnie ci decydenci, przede wszystkim osoba, która sformułowała ten świetny bon mot, przepraszam, strasznie mi się on podoba, bo trafia on w sedno. Niemcy i ich aspiracje imperialne musiały zostać wytłumione, musiała zniknąć, musiał zostać rozmontowany mit energetyzujący Niemców jako naród i Niemcy jako państwo do tego, żeby budować jakikolwiek system, który mógłby w którymś momencie historii w przyszłości rzucić wyzwanie Amerykanom. Także do tego się sprowadza cała logika tej sytuacji i niezależnie od tego, co oni powiedzieli, bo te istotne rzeczy nie są, podejrzewam, ogłaszane do wiadomości publicznej, a tym bardziej nie są do wiadomości publicznej ogłaszane te elementy obrazu sytuacji, tej rzeczywistego stanu rzeczy, który mógłby naprowadzić jakieś zewnętrzne podmioty typu analityków Stanów Zjednoczonych do odgadnięcia bezpośrednich planów działań, co by prowadziło oczywiście do prób ze strony amerykańskiej, ze strony Zachodu do popsucia tych planów. No na tym polega właśnie planowanie, że nie należy ogłaszać, co się chce robić, dlatego że w tym momencie przeciwnik wie, w jaki sposób skontrować nasze posunięcia i tracimy tą przewagę nieprzewidywalności, tracimy przewagę tak zwanej bezforemności, o której pisał w traktacie Sztuka Wojny Sun Tzu. Musimy być dla przeciwnika nieczytelni. W związku z tym, podsumowuję, nie będę co prawda, czytałem kilka artykułów po to, żeby się przygotować do odpowiedzi na to pytanie, natomiast mówienie o tym jest w moim przekonaniu, ze względu na to, co właśnie powiedziałem, bezsensowne. Nie ufam białym księgom, inaczej można tak podsumować. Dziękuję. Dziękuję, panie Piotrze. Tutaj pan major Arkadiusz Kups mówił o tym, że mamy perspektywę 10-15 lat z jego punktu widzenia, z jego obserwacji rzeczywistości, żeby zdążyć się dozbroić. Ale też wspomina wcześniej o tym czynniku politycznego, ewentualnego zakończenia konfliktu na Ukrainie. I teraz zwracam się do pana profesora, pana Ryszarda, z takim pytaniem Machnikowskiego, z takim pytaniem, no właśnie, kto z kim miałby usiąść do ewentualnego stołu rozmów? To jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo aktualne zresztą w kontekście tych informacji, które napływały w ciągu szczególnie ostatnich kilku dni, tej burzy medialnej, która się pojawiła wraz z przeciekiem Washington Post, że Ameryka nakłania Ukrainę do negocjacji pokojowych i do rozmowy z Rosją. Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie jest trudna, dlatego że my musimy brać pod uwagę, że bezpośrednio wojna toczy się między dwoma podmiotami, prawda, między Ukrainą a Rosją, ale w jakimś sensie to podejrzenie o to, że to jest proxy war, którą pan Piotr przed chwilą wyraził, że jest to wojna w tej chwili Zachodu przeciwko temu układowi, który się szykował, tak nakreślonemu Niemcy, Rosja, Chiny. Ta hipoteza jest całkiem rozsądna, natomiast też pamiętajmy o tym, kto tę wojnę zaczął, prawda? Zaczęła je Rosja i to już w 2014 roku, bo ja jeszcze raz chciałem podkreślić, że 24 luty 2022 roku to jest kolejny etap tej wojny. Natomiast ona zaczęła się w momencie, kiedy Rosja zaczęła interwencję najpierw polityczną, a potem militarną na Ukrainie w 2014 roku późną zimą. I musielibyśmy się zastanowić, jakie Rosja miała cele, działając w taki, a nie inny sposób. I tutaj ta analiza wymagałaby naprawdę bardzo długiego czasu. Natomiast w jakimś sensie ta analiza musiałaby się opierać na stanie percepcji świata widzianej z perspektywy Kremla, prawda? Od tego musielibyśmy zacząć. Rosjanie, ja tutaj chciałem postawić taką tezę,
wbrew temu, co pan Piotr przed chwilą powiedział, że trzeba przeciwnikowi, nie trzeba przeciwnikowi mówić, co się chce zrobić, bo naraża się w ten sposób na kontrdziałanie. Rosjanie od dość dawna mówili, co chcą zrobić, jaka jest ich percepcja. To jest widoczne szczególnie od przemówienia Putina w Monachium w 2007 roku bodajże, no potem kolejne te działania były bardzo czytelne. Jak się przeczyta dokumenty, które były wydawane przez Rosjan, czy ważniejsze przemówienia prezydenta Putina, czy też ministra Ławrowa, no to tam było wyłożone kawa na ławy, jaka jest percepcja przede wszystkim rzeczywistości przez Rosję i jakie są plany polityczne Rosji, w tym także plany w odniesieniu do tego, co no, nieładnie określamy bliską za granicą. I teraz pojawia się pytanie, czy do czego może dojść, bo ja bym chciał też skrócić swoją wypowiedź, żeby nie zabierać zbyt dużo czasu. Jeżeli sobie wyobrazimy, że dojdzie do sytuacji, w której do jakichś negocjacji dojdzie, no to oczywiście te negocjacje muszą być prowadzone przez Ukrainę i przez Rosję, bo to są dwa podmioty bezpośrednio prowadzące działania wojenne. Inwazja rosyjska na Ukrainę, a potem no, skuteczna i coraz bardziej skuteczna, jak widzimy, obrona ukraińska dążąca do odzyskania tych terytoriów, które zostały zabrane, ale nie tylko od 24 lutego 2022 roku, ale także, bo przecież Ukraińcy mówią wyraźnie o Krymie, od momentu, kiedy w lutym, prawda, no Rosjanie bez jednego niemalże wystrzału zabrali Ukrainie Krym. I teraz pojawia się pytanie, na ile strona ukraińska byłaby w stanie się w tej chwili samoograniczyć w tych dążeniach do osiągnięcia no, suwerenności terytorialnej na terytorium Ukrainy sprzed 2014 roku, prawda? To jest pytanie, na ile społeczeństwo ukraińskie w takiej sytuacji dałoby polityczną zgodę prezydentowi, żeby negocjował to, o czym mówili na przykład niedawno Niemcy kilka dni temu, że pokój za terytorium, prawda? Bo takie analizy niemieckie również się pokazały w przestrzeni publicznej, że Ukraina powinna się zgodzić na pokój w zamian za uznanie, że te terytoria, które zostały zdobyte, i teraz pytanie, do którego dnia, czy do dzisiaj, czy do jutra, czy do wczoraj, czy do pojutrza, czy do za tydzień, uznać jak gdyby ten zabór, prawda, no bo to z czym mamy do czynienia jest po prostu z drugim rozbiorem Ukrainy. Pierwszy miał miejsce w 2014 roku, teraz mamy następną fazę rozbioru Ukrainy, czyli zdobywania coraz szerszych terytoriów na wschodzie z punktu widzenia Rosji. Czy Ukraińcy się na to zgodzą, czy prezydent Zełenski będzie miał mandat do tego, to jest pierwsze pytanie, na które tak naprawdę nie znamy odpowiedzi, prawda? Oczywiście ja się zgodzę, że naciski amerykańskie w tym zakresie mogą być silne, bo bez w tej chwili dostarczania sprzętu wojennego, no ten wysiłek wojenny ukraiński będzie słabszy, ale no, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że no, jest to nie do wyobrażenia w tej chwili przez obecnego prezydenta, że prezydent amerykański, niezależnie od tego, jak ten kongres będzie wyglądał za dzień czy dwa, jak będziemy znali ostateczne wyniki tych midterms, które mają miejsce w tej chwili, że prezydent amerykański powie, no już więcej nie będziemy Ukraińcom sprzedawać broni, ani nie będziemy im dostarczać amunicji, no to jest niewyobrażalne, prawda? Także też ten nacisk amerykański ma swoje określone granice. Drugi element, czego oczekują Rosjanie. Jaki element traktatu, który ja nazywam raczej zawieszeniem broni niż pokojowym, bo przecież tutaj trwałego pokoju my nie osiągniemy poprzez rozmowy negocjacyjne. My możemy w tej chwili wynegocjować realnie tylko i wyłącznie zawieszenie broni na jakiś czas. I trzeci akt tego konfliktu się zdarzy w przyszłości, w roku 23, 24, 25, 26. Tego nie wiemy, na ile skuteczny byłby ewentualny układ, który by powodował zawieszenie broni, chociaż formalnie można by to było nawet nazwać układem pokojowym. Poza tym są te elementy, o których mówimy, czyli te kraje i państwa, które wspierają jedną i drugą stronę w tym konflikcie, czyli z jednej strony Zachód i przede wszystkim Stany Zjednoczone w przypadku Ukrainy i w jakimś sensie Chiny w przypadku Rosji, bo Chiny wysługują się tutaj w jakimś sensie Rosją w tym konflikcie. Na ile, do jakiego stopnia byłoby zezwolenie na pewne zapisy szczegółowe tego traktatu, prawda? Bo odpowiedź na pytanie wprost jest oczywista. No, byłby to rozmowy, negocjacje, które kończyłyby się w taki, a nie inny sposób pomiędzy Ukraińcami i Rosjanami. Natomiast oczywiście ten kontekst szerszy, o którym dzisiaj mówimy, kontekst udziału Stanów Zjednoczonych, krajów europejskich, krajów takich jak Niemcy i Chiny, również musimy uwzględnić. Za dużo jest w tej chwili zmiennych, żebyśmy mogli w stanie tak naprawdę prześledzić, jak będzie ten proces ewentualnie wyglądał.
podstawowe pytanie, czy Ukraińcy pozwolą Zeleńskiemu na zawarcie jakiegokolwiek traktatu w takiej sytuacji, w jakiej oni się znajdują. I drugie pytanie, bardzo istotne, czy Rosjanie rzeczywiście w tej chwili chcą realnych negocjacji, prawda? Czy rzeczywiście są na tyle wyczerpani tą sytuacją, która jest obecnie, że chcą uzyskać czas, zyskać rok, dwa, trzy na odbudowę swojego arsenału, złagodzenie tej sytuacji, czy też wolą ten konflikt przeciągać jeszcze przez parę miesięcy, licząc, że nastąpi zmęczenie materiałów w Stanach Zjednoczonych, to na co liczono bardzo w midterms, a co chyba jednak się Rosjanom nie uda. Nastąpi przede wszystkim zmęczenie krajów zachodnioeuropejskich, być może poprzez zimę, poprzez jakieś braki w dostawach surowców energetycznych do domostw w Europie i tak dalej, i tak dalej. My tego nie wiemy, bo oczywiście my możemy snuć domysły na podstawie tego, co przecieka do opinii publicznej, ale pamiętajmy, że realne plany tej wojny są znane tylko i wyłącznie tym, którzy są na Kremlu, a nie różnym instytutom, które analizują pośrednio różne wydarzenia i to robią często w bardzo no, niewłaściwy sposób, tak? Bo jak czytam analizy, że Kadyrow nagle i Prigożyn stanowią konkurencję dla prezydenta Putina, no to ja się zastanawiam, no to niewiele to odbiega od analiz Rosji sprzed 2014 roku, które są po prostu funta kłaków niewarte i tak samo jest to niewarte dzisiaj. Także tak to bym tylko podsumował. No mi to też przypomina, panie profesorze, z kolei uśmiercanie przez media kilkakrotnie ministra obrony Federacji Rosyjskiej Szojgu, stwierdzenia kategoryczne, że Władimir Putin to już w zasadzie stoi nad grobem i za chwilę umrze. Myślenie tak, życzeniowe. To są wszystkie elementy propagandy i dezinformacji, często suflowane przez stronę rosyjską zresztą, żeby siać jeszcze większe zamieszanie w umysłach Zachodu i w ogóle nie mają najmniejszego znaczenia w tak zwanych realnych analizach sytuacji przecież, prawda? Pani doktor, pan major mówił nam o tej perspektywie 10-15 lat potencjalnego konfliktu, który może dotrzeć do nas. Podobne analizy przedstawia na przykład Marek Budzicz, który twierdzi, że my już jesteśmy na tej wojnie, w tym sensie, że pomagamy aktywnie Ukrainie, że już na tej liście rosyjskiej jesteśmy jako realny wróg, nie tylko potencjalny, ale realny za sprawą wsparcia dla Ukrainy. I tu pojawia się kwestia, która wielokrotnie się już pojawiała. Ona jest istotna, ponieważ widzieliśmy też różne reakcje tej biurokracji, jeśli chodzi o główną siedzibę NATO. No bo wiadomo, że NATO się głównie opiera o armię amerykańską, a pozostałe państwa raczej pełnią formę takiej biurokracji, która coś tam przegłosowuje, jakoś tam reaguje. No, może dojść do, powiedzmy, potencjalnej prowokacji w jakimkolwiek miejscu na naszej granicy wschodniej czy północnej. I teraz oczywiście nie chciałbym, żeby tak się stało. Jestem daleki od tego, żeby tutaj siać prowojenną atmosferę, jak i defetyzm z drugiej strony również, ale no właśnie, ta sprawa artykułu 5 jest bardzo kwestią ciekawą, złożoną, bo ten artykuł 5 nie działa z automatu i warto o tym przypomnieć. Pani doktor, jak to wygląda? Użycie artykułu 5. No, użycie artykułu 5 oczywiście jest on, przywołuje się go w momencie ataku na którekolwiek z państw członkowskich. I tutaj znowu my bardzo lubimy w Polsce, nie wiem, jest taki nurt wśród analityków, którym artykuł 5 się nie podoba. Właśnie mówią, że on jest niejasny, zamglony, zawiły i właściwie to przy odrobinie złej woli można go nie uruchomić albo uruchomić go i wysłać taką pomoc, która w zasadzie nie będzie pomocą, tak? Czyli wysłać na przykład wszystko oprócz siły militarnej, bo przecież według wielu analityków i zresztą istotnie jest tak napisane, tak, że strony wyślą taką pomoc i podejmą takie działania, jakie uznają za konieczne, łącznie
łącznie z użyciem siły zbrojnej, więc ta użycie siły zbrojnej nie jest istotnie automatyczne. Natomiast spójrzmy na historię, tak? Bo artykuł 5 został i na historię i teraz odpowiedzmy sobie pytanie, że czy rzeczywiście jest się o co martwić. Bo ja przypomnę, że artykuł 5 został przywołany w momencie ataku organizacji terrorystycznej, jaką była Al-Kaida, na World Trade Center i Pentagon. I tutaj Sojusz Północnoatlantycki, i to mimo tego, że było to bardzo niekonwencjonalne, tak, przywołanie w takiej sytuacji niekonwencjonalnej, bo był to atak samolotami cywilnymi. Mieliśmy podmiotem ataku, tak, wykonawcą tego ataku była organizacja terrorystyczna, więc w zasadzie nic, co, o czym myśleliśmy wcześniej, że artykuł 5 będzie przywoływany właśnie w momencie ataku jakiegoś państwa, gdzieś w domyśle oczywiście zawsze była Federacja Rosyjska naturalnie na terytorium siłami klasycznymi, a tutaj mamy organizację terrorystyczną i samoloty cywilne. I teraz ja powiem tak, jeżeli w takiej sytuacji artykuł 5 przywołano, oczywiście można mówić, że to kwestia solidarności i może państwa jakby no też nie planowały jakichś dalej idących działań za tym, ale ja przypomnę, że to same Stany Zjednoczone właśnie mimo przywołania artykułu 5 niespecjalnie chciały angażować na tym etapie wczesnym Sojusz Północnoatlantycki, gdy stwierdziły, że szybciej przeprowadzą taką operację stricte początkowo antyterrorystyczną przy użyciu, przy współudziale koalicjantów, a NATO po prostu weszło później. Więc mnie się wydaje, że jeżeli artykuł 5 został przywołany w sytuacji, której absolutnie nie myśleliśmy wcześniej, to tym bardziej w przypadku sytuacji konwencjonalnej, tak, tym bardziej ta dyskusja nie będzie mogła mieć miejsca, no, w tym sensie, że oczywiście mamy tutaj całą gamę działań, jak to się je nazywa, poniżej progu artykułu 5. I tutaj oczywiście są i jakieś wloty incydentalne, tak, czy to dronów, czy to myśliwców z państw nam wrogich, które co jakiś czas wlatują w naszą przestrzeń powietrzną i rzeczywiście wtedy bez artykułu 5 mamy przecież procedury air policingu, które te samoloty, te myśliwce eskortują. Więc mnie wydaje się, że jesteśmy zbyt nieufni, jeżeli chodzi o te mechanizmy, które są już jednak przez lata wypracował, przywołał artykuł 5 nawet w sytuacji, gdzie w zasadzie wtedy można powiedzieć było to bardzo dyskusyjne. Gotowy był iść dalej, tak? Tylko tak jak mówię, że Stany Zjednoczone wolały operację antyterrorystyczną przeprowadzić pod swoim dowództwem, nie wdrażając całego tego skomplikowanego mechanizmu, który jest w sojuszu. I NATO przecież weszło do Afganistanu już później, kiedy mandat tej operacji się rozszerzył poza operację terrorystyczną. Więc nie wydaje mi się, żebyśmy my mieli dzisiaj powód do zmartwienia, zwłaszcza, że jesteśmy w takiej sytuacji, że trwa wojna w Ukrainie i teraz dzisiaj nie musimy już nikogo na Zachodzie przekonywać, że Rosja może mieć agresywne zamiary. Jeszcze kilka lat temu, jeszcze po Gruzji, a nawet jeszcze po Donbasie, tak, jeszcze po 2014 roku było na Zachodzie takie przekonanie, że jednak Rosja poprzestanie gdzieś tam na tym obszarze, który umownie nazywamy obszarem postsowieckim. My się tam za bardzo nie będziemy wtrącać, oni się nie będą wtrącać do nas, tak, ale jednak mimo wszystko jakby skala ataku, tak, na Ukrainę, dramat, który się tam rozgrywa, jeśli chodzi o mordowanie cywilów, o niszczenie infrastruktury krytycznej, absolutnie
spowodował, że dzisiaj już nikogo na Zachodzie nie trzeba przekonywać, a jeszcze kilka lat temu nie było to oczywiste, że Rosja jest państwem agresywnym, że jest państwem też nieobliczalnym, że Putin jest absolutnie nieprzewidywalnym liderem, jeśli chodzi o możliwości eskalacyjne w tych konfliktach, które rozpętuje. Więc ja myślę, że dzisiaj sojusz jest bardziej niż kiedykolwiek gotowy do tego, żeby w razie czego artykuł 5 uruchomić. Mamy przynajmniej od lutego ogromne wzmożenie, ale wcześniej, tak jak już mówiłam w tym pierwszym moim wejściu, że to wzmożenie wśród państw NATO, jeśli chodzi o flankę wschodnią, ona trwa już od dłuższego czasu. Luty jeszcze to przyspieszył, tak? Więc nie mamy dzisiaj powodów, żeby przypuszczać, że będziemy mieli takie dziwne dyskusje, czy jeżeli nagle pojawi się na polskim terytorium jakaś nieoznakowana pluton, tak, żołnierzy bez oznaczeń i zacznie tutaj zachowywać się w sposób dziwny, to czy my rzeczywiście będziemy się zastanawiać, czy to Rosjanie, czy to nie Rosjanie, tylko raczej będzie oczywiste, że to już idzie jakaś kolejna operacja z tamtej strony. No i oczywiście myślę, że od razu te mechanizmy konsultacyjne najpierw z artykułu 4, a potem może i 5, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, zostaną uruchomione. Przypomnę też, że artykuł 5, ponieważ jakby poziomy czy wymiary, w których my możemy zostać zaatakowani, to nie jest przecież wyłącznie wymiar wojskowy, tak? Trwa wojna w cyberprzestrzeni, trwają ataki hakerskie, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. I teraz jest możliwość przywołania artykułu 5 właśnie w takich sytuacjach, tak? Czyli sojusz jakby już wyszedł tylko poza takie stricte militarne, zimnowojenne, tak, rozumienie artykułu 5, ale bierze pod uwagę to, że Rosja walczy na bardzo wielu frontach. Jest to front dezinformacyjny, tak, to są informacje operacje psychologiczne, to są właśnie ataki cybernetyczne, to jest rzucanie migrantów, którzy przecież no nie są żołnierzami, tak, ale destabilizują nam sytuację na granicy z Białorusią. To też jest jakaś forma walki. I teraz można zadać pytanie, czy to jest moment na przywołanie artykułu 5? No jeszcze nie. Polska sobie radzi póki co z sposobami, które zresztą też przy pomocy Brytyjczyków choćby, którzy przecież konsultowali konstrukcję tego muru, który zbudowaliśmy na granicy z Białorusią. Więc tutaj zawsze możemy liczyć na pomoc sojuszników, którzy są bardziej doświadczeni z jakiejś kwestii, ale jestem przekonana, że gdyby sytuacja doszła do takiego momentu, że Polska naprawdę już nie potrafiłaby sobie poradzić ani z naporem tych migrantów, których nagle, nie wiem, zjawiłoby się na granicy kilka milionów, tak, to jestem przekonana, że sojusz absolutnie przyszedłby nam tu z pomocą, z różnego rodzaju doradztwem i tak dalej, i tak dalej. Także przez to właśnie, że znaczy zabrzmi to oczywiście okrutnie, ale dzięki wojnie z Ukrainą, przynajmniej my Polacy, nie musimy dzisiaj przekonywać państw zachodnich, że Rosja jest naprawdę agresywnym państwem, nieobliczalnym państwem i że nie powinniśmy w razie czego przeciągać procedur, tak, decyzyjnych w NATO, bo tak jak również ta wojna pokazuje, lepiej nie wpuścić Rosjan na nasze terytorium i myślę, że dla wszystkich państw członkowskich jest to oczywiste, mówił o tym wielokrotnie też Biden, tak, i sekretarz generalny NATO, lepiej nie wpuścić Rosjan na swoje terytorium, niż potem musieć się odbijać, tak, i wypychać Rosjan z jakiegoś przyczółka, który być może udałoby im się zająć. Więc poza tym także zbrodnie wojenne, jakich Rosja dopuściła się na terenie Ukrainy, też jakby pokazują, że wejście wojsk rosyjskich na jakiekolwiek terytorium to nie jest kwestia okupacji, wymiany władz i tak dalej, tylko to jest kwestia po prostu no, potencjalnego ludobójstwa. To jest kwestia
To jest kwestia ogromnych zniszczeń infrastrukturalnych, więc absolutnie nikt z państw zachodnich nie dopuszcza dzisiaj moim zdaniem nawet w ogóle do świadomości tego, że my moglibyśmy nie zadziałać w przypadku, kiedy już będziemy widzieli właśnie albo jakąś koncentrację wojsk, albo jakieś dużo bardziej agresywne ruchy niż te, do których myśmy przywykli w takich incydentach właśnie z wlotami ich samolotów na bojowych, tak, naszą przestrzeń powietrzną, które już jakby no, stały się pewnym rytuałem. Rosja to robi od lat, próbując tutaj różnego rodzaju prowokacji, ale też, tak jak powiedziałam, na to procedury są przecież wdrażane i słyszymy co jakiś czas o tym, że z sukcesem udało się tak odeskortować czy to myśliwce, czy to bombowce, przecież latały przy granicy z Norwegią. Więc myślę, że tutaj Sojusz, patrząc niestety na to, co się dzieje na Ukrainie i na rozmiar tego nieszczęścia, jest świadomy tego, że w razie sytuacji konfliktowej nie możemy zwlekać z odpowiedzią. Pani doktor, bo wiem, że pani doktor się bardzo spieszy. Niestety tak, już muszę za minutę wyjść. To ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie do pani doktor. Bardzo krótką też proszę odpowiedź, bo pani się spieszy. Pani doktor, czy wojna jest na kontynencie europejskim nieuchronna? Nie. To absolutnie nie możemy w ten sposób myśleć. Wydaje mi się, że Rosja dzisiaj odbiera swoją bardzo bolesną lekcję tego, że przyszedł taki moment, kiedy państwa zachodnie umiały jednak powiedzieć dosyć. Do tej pory się to nie zdarzało i do tej pory, tak jak mówię, akceptowaliśmy wiele zbrodniczych działań rosyjskich w tym, co nazywaliśmy przestrzenią postsowiecką. Jednak dojście tej wojny tak blisko do granic NATO, do granic Unii Europejskiej i brutalność jej pokazała nam, że nie możemy odpuścić. I ja myślę, że i Stany Zjednoczone z różnych powodów nie mogą tej wojny przegrać i państwa europejskie, nawet jeżeli mamy zastrzeżenia do tego, kto rozmawia z Putinem, kto nie rozmawia, czy powinien, czy nie powinien, to ja myślę, że dzisiaj Zachód jest zgodny co do tego, że Rosja w tym kształcie, czyli w kształcie państwa agresywnego, nie może funkcjonować jako uczestnik społeczności międzynarodowej. Dlatego nie wydaje mi się, byśmy mimo tutaj różnych, powiedzmy, politycznych zmian, tak, mówimy o tym, jak się zmieni władza w Stanach, zobaczymy, co powie za chwilę amerykański podatnik na te ogromne wydatki, ale mi się wydaje, że Zachód ma świadomość, że warto te wydatki ponieść po to, żebyśmy potem nie musieli odbudowywać swoich krajów, tak, natomiast absolutnie nie ma tutaj, nie wiem, takiej perspektywy, że ta wojna, nie wiem, szybko może rozlać się na inne państwa europejskie. Możemy mieć do czynienia oczywiście z wieloma prowokacjami, tak? I to przecież się dzieje. Natomiast to nie jest tak, że czeka nas już tutaj na 100% wojna no, globalna, tak? Już w tym momencie by była. Bardzo dziękuję. Jednocześnie dziękuję bardzo. Panią doktor żegnamy. Musi się pani doktor z nami rozstać. Bardzo dziękuję. Tak, dziękuję. Uczestnikiem naszej debaty była pani doktor Beata Górka-Winter, analityk, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Panowie, zostajemy w męskim gronie. Kontynuujemy jeszcze naszą rozmowę, bo tutaj dopływają cały czas na czacie bardzo ciekawe pytania od państwa i chcę, żeby też nasi słuchacze, osoby oglądające debatę czuły się, że biorą udział również w tej debacie w taki sposób, jaki mogą, czyli przez zadawanie pytań na czacie. Ale też, panie profesorze, do pana profesora kieruję to pytanie. Pan major mówił o perspektywie 10-15 lat na zbudowanie silnej armii w Polsce i społeczeństwa, które ma oczy dookoła głowy,
i rozumie powagę sytuacji, że nie da się w tym miejscu na mapie żyć tylko wygodnie i tylko bezpiecznie za free. Chodzi o tą perspektywę czasową, jak zakładam, tak? Tego pytanie dotyczy. Znaczy, ewentualnie też potencjalnego rozszerzenia się konfliktu zbrojnego na Europę. Ja to jest możliwe. Tak, odpowiem tak na to pierwsze pytanie, dlatego że te uwagi pana majora ja śledziłem, słuchałem z wielkim zainteresowaniem, bo ja je generalnie podzielam, bo jako nauczyciel akademicki mam przecież kontakt z młodymi pokoleniami, ja się ciągle starzeję, bo nauczyciel akademicki się ciągle starzeje, zawsze mamy do czynienia z ludźmi w tym samym wieku, między mniej więcej 20-25 i tych kilka pokoleń już można powiedzieć uczyłem, miałem z nim kontakt i w pełni, chociaż z innej strony, bo to jest troszeczkę inny rodzaj kontakt niż w programie typu selekcja, o którym wspominał pan major, ale generalnie w pełni podzielam. Myślę, że też się różna selekcja intelektualna odbywa. Tak, oczywiście, ale tutaj jeśli można powiedzieć pewnego rodzaju, chociaż ja myślę, że selekcja wymaga też zdolności intelektualnych, żeby ją przejść, więc jakby tutaj nie umniejszałbym tego elementu mózgowego, że tak powiem, we właściwym postępowaniu. Natomiast ale nic nie umniejszam oczywiście. Tak, w pełni podzielam przekonanie pana majora, że rzeczywiście te pokolenia i to jest pewna zmiana cywilizacyjna, która w ogóle dotyczy szerzej, nie tylko jakby cywilizacji zachodniej, ale także wielu cywilizacji, które zatapiają się w dobrobycie, prawda? I w takim przekonaniu, że tak jak jest, będzie zawsze, a będzie tylko coraz lepiej. Co pokazała tak naprawdę wojna w Ukrainie, ten etap od 24 lutego, no, że ten świat nie będzie wcale wyglądał tak, jak wiele ludzi patrzyło na to przez niebieskie czy różowe okulary, prawda, że będzie to wszystko dobrze się działo, będziemy tylko coraz bardziej dostatni. Myślę, że to pokolenie ma jakąś świadomość, to młode pokolenie ma świadomość pewnego tragizmu sytuacji, natomiast pojawi się pytanie, czy ono zostało wyposażone przez nas jako ich rodziców w te umiejętności psychofizyczne i w tą odporność psychiczną, która pozwoli sobie z tym poradzić. Co do tego wolałbym nie odpowiadać, bo no nie chciałbym tutaj trochę psuć nam nastroju. Natomiast myślę, że perspektywa, którą pan major przyjął, jest perspektywą dla mnie szalenie optymistyczną. Ja uważam, że tak naprawdę perspektywa polska to jest perspektywa, którą daje nam czas tego konfliktu, który się toczy za naszą wschodnią granicą. To jest maksymalnie 5 lat. I nie jestem przekonany, czy te zaniedbania, które były realizowane przez te dekady tak naprawdę, bo przecież to, o czym pan major mówił, no to są dekady zaniedbań, to są dekady zaniedbywania siły rezerwowej żołnierza, o której była mowa, te dekady w zakupach, prawda? Przecież my teraz nagle weszliśmy do tego przysłowiowego supermarketu z bronią i patrzymy, co nam tutaj pasuje, a to sobie kupimy haubice, a to sobie kupimy to, czy zadeklarujemy, że będziemy mieli 300-tysięczną armię. No pojawiło się takie bardzo ważne pytanie, kto wejdzie do tej 300-tysięcznej armii w perspektywie kilku lat, gdzie ona będzie stacjonowała, gdzie są te koszary dla 300-tysięcznej armii, które zostały przecież przeznaczone na inne cele, albo zostały sprzedane, prawda, czy poligony, które zmieniły miejsce swojego przeznaczenia i przestały być poligonami, a stały się zupełnie czymś innym, na przykład poletkiem dla deweloperów do zbudowania osiedla mieszkaniowego, w związku z czym myślę, że to jest to, co tutaj padło, to jest naprawdę ostatni dzwonek, żebyśmy my jako społeczeństwo polskie i władze, niezależnie od tego, jakiego autoramentu politycznego, zdały sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazła się Polska w tym kontekście geopolitycznym, jaki mamy. I albo nastąpi otrzeźwienie i w jakimś sensie zjednoczenie w tym celu stworzenia silnego państwa, także dysponującego potencjałem militarnym i możliwością jego utrzymania w stanie konfliktu, bo to jest kluczowe przecież, prawda? Gdybyśmy takim potencjałem dysponowali już teraz, nasze możliwości polityczne ingerencji w ten konflikt byłyby zupełnie inne, prawda? Ja wielokrotnie zderzałem się ze ścianą, mówiłem, powtarzałem dokładnie ten argument. Polska jest takim krajem, że nie może po prostu sobie pozwolić na słabą armię, brak zdolności militarnych. I pokolenie po pokoleniu patrzyło na mnie i mówiło najpierw panie doktorze, a potem panie doktorze habilitowany. No o czym pan mówi? Przecież no właściwie nic nam nie grozi, jest fajnie, świat jest przyjemny. Będzie wszystko dobrze, Rosja jest słaba, a nawet jeżeli jest coraz silniejsza, to nigdy nie będzie tak silna, żeby nam zagrozić. Może rzeczywiście tak jest, bo ta wojna rzeczywiście obnaża ten potencjał militarny Rosji.
Natomiast no, nie zapominajmy o tym, że pewne rzeczy, pewne elementy infrastruktury wojskowej w Rosji w dalszym ciągu działają. Jakie to są elementy? No, oddziaływania chociażby pocisków balistycznych, rakiet samosterujących. W ten sposób przecież Rosjanie efektywnie niszczą infrastrukturę krytyczną Ukrainy. To w dalszym ciągu mają i ten potencjał mogą odbudować relatywnie krótko, gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że w zamian za pokój Zachód rezygnuje z sankcji. Prawda? To jest kwestia 4-5 lat, kiedy Rosja może dokonywać odbudowy swojego potencjału militarnego i nauczyć się na własnej, no nie chcę powiedzieć jeszcze klęsce, ale w każdym razie z całą pewnością niezwycięstwie na Ukrainie i tą lekcję przerobić tak, żeby następny etap tego konfliktu, a do niego dojdzie prędzej czy później, bo on się nie skończy na jakichś tak rozmowach, prawda, i nawet podpisaniu traktatu pokojowego w Wiedniu, czy w Genewie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie w blasku Jupiterów strona ukraińska i rosyjska podpisze jakiś tam dokument. Ten dokument będzie ważył tyle, ile będą decydowały plany rosyjskie o tym, co zrobić za 5 lat czy za 10. W związku z czym ta perspektywa jest moim zdaniem znacznie krótsza. My mamy tak naprawdę przed sobą góra 5 lat, żeby ten potencjał odbudować i nim właściwie zarządzać i z niego potem korzystać po wybudowaniu. Co do odpowiedzi na drugie pytanie, żeby też nie przedłużać naszej mojej wypowiedzi. Ja również zgadzam się z panią doktor, że wojna na kontynencie europejskim nie jest nieuchronna. I ona nie jest czymś, co jest pewnikiem. Natomiast no, jeżeli chcemy tego trwałego pokoju w Europie, no to my niestety musimy mieć w tyle głowy, że ona może zaistnieć, ona może dotknąć naszego kraju, czyli znowuż odwołując się do przeszłej maksymy, którą znamy od wieków, no, jeśli chcesz pokoju, przygotowuj się do wojny. I niestety my jesteśmy w takim położeniu, że nie możemy od tego odstąpić. To teraz moje pytanie kieruję do pana majora i przejdziemy do pytań. Panie majorze, a jakie wnioski polska armia, decydenci, społeczeństwo powinno wyciągnąć na podstawie analizy tego, co w tej chwili dzieje się podczas konfliktu na Ukrainie? Przede wszystkim podstawową rzeczą, która powinna być przestrzegana, że plany modernizacji armii, plany zakupu armii, plany na 5, 10, 15 lat powinny być niezmienialne przez jakąkolwiek opcję polityczną, która przychodzi. Nie może być tak, że istnieją określone programy modernizacji armii, zmienia się opcja polityczna i te plany są wyrzucone do kosza na śmieci. Bo popatrzmy realnie, marynarka wojenna nie ma. Teraz zaczynamy program NAREW, mówimy o programie Wisła, mówię o obronie przeciwlotniczej. Z tym już ruszyliśmy. Popatrzmy w kolejnej rzeczy. Jeżeli mówimy o zakupach w armii, nie mamy 7-2, ale mamy jeszcze czołgi twarde. Mamy Leopardy w dwóch wersjach. Mamy Abramsy, które kupujemy i mamy czołgi koreańskie. Mamy 5 modeli czołgów. I teraz pytam się, serwis, mosty towarzyszące, wozy obsługi technicznej, zipy, garaże i tak dalej, i tak dalej. To jest tak, jak komuś wydawało się, jeżeli przeniesie Leopardy z Żagania na flankę wschodnią, że to wszystko jest tak od razu pstryk. W Leopardy jest 4, w twardym jest 3 żołnierzy. To są inne garaże, to są inne mosty towarzyszące, to są inne mechanizmy. Także to nie jest taka prosta rzecz, jakby się komuś wydawało. I armia tak naprawdę wymaga dopracowania tego wszystkiego. Poza tym, co produkujemy w tym kraju? Popatrzmy na to. Co my produkujemy? Z kraju, który w jakimś układzie był i miał bazę przemysłową, modernizacyjną, zrobiliśmy się kolejnym skansenem. Bo tak co robimy? Mamy dobre zestawy przeciwlotnicze, mówię o piorunach, mówię o gromach. Mamy armatochaubicę Krab, której nie będziemy produkować, bo będziemy produkować koreańską. Nie mamy żadnych zakładów, które produkowały silniki do czołgu, bo zakłady Wola, które były, przestały istnieć. I tak możemy po kolei wymieniać, czego nie mamy. I tu jest problem, bo armia tak naprawdę wymaga długofalowej polityki. To trzeba mieć wizję, co będzie za 5, 10, 15 lat.
I dzisiaj tak naprawdę kupujemy szybko i kupujemy drogo i być może nie zawsze kupujemy najlepiej, ale z drugiej strony patrząc, nie mamy wyjścia. Poza tym ten cały system, o którym mówimy, ja powiem tak. Kiedy pracowałem w jednostkach specjalnych, do roku 89 byłem przygotowany na kierunek Zagłębie Rury, Półwysep Jutlandzki i tak dalej, i tak dalej. Do wprowadzenia chaosu w mieście półmilionowym wystarczyły dwie grupy specjalne, bo takie były kalkulacje. Dzisiaj ten cały system, kiedyś nazywał się obrony cywilnej, on nie istnieje, bo teraz słyszymy o wielkiej akcji sprawdzania schronów, odkopywania tych schronów. Nie oszukujmy się, tego po prostu nie ma. Dzisiaj pozostają nam tak naprawdę garaże podziemne, ewentualnie to, co zostało w starym budownictwie. Jeżeli w latach 70. w takim mieście jak Wrocław było 7 tysięcy ujęć wody pitnej na każdym rogu ulicy, czyli tak zwana pompa moja, twoja, ze źródeł podskórnych, to wyobraźmy sobie miasto duże, w którym nie będzie prądu, nie będzie wody, nie będzie paliw w stacjach benzynowych, bo nie ma systemów pompowania bez prądu, nie będzie wind, za 2-3 doby staną szpitale, bo nie będzie paliwa do agregatów i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie wyobrażamy półmilionowe miasto, które jest bez wody? Czym to rozwieziemy? Cysternami? Nie ma tego, tego systemu po prostu nie ma. I dzisiaj trzeba się obudzić, spojrzeć na to wszystko realnie i może nie pozamiatać, ale zastanowić się, jak to powinno i jak to powinno funkcjonować. Tu jest największy problem. To, co ja powiedziałem wcześniej, 10-15 lat, ja po prostu powiedziałem, panie Ryszardzie, ja nie powiedziałem, że wyobrażam sobie, że mamy 10-15 lat spokoju, bo obawiam się, że konflikt w Ukrainie zostanie zamrożony, bo Ukraina nie pójdzie na żadne ugody, bo tam się za dużo krwi polało, za dużo jest nienawiści i jest krzyw w tym narodzie, żeby oni mieli teraz usiąść z Rosjanami i zaakceptować warunki terytorialne, które powstały w 2014 roku. Oni nie usiądą i nie pójdą na żadne ugody, bo ten naród za dużo wycierpia, tam jest zbyt wiele nienawiści. Rosjanie też nie popuszczą, Rosjanie będą grać na czas. Ja powiedziałem, że w ciągu 10-15 lat trzeba się spodziewać innego konfliktu. To jest problem migracji z Afryki, to jest problem wody, to są następne problemy, które są na horyzoncie. I nie wierzę w to, że ten konflikt na Ukrainie się zakończy. On się nie zakończy, bo jedyna możliwość jest taka, że Rosja wycofa się spoza obszaru z 2014 roku. Ona tego nie zrobi. Poza tym nie oszukujmy się, Rosja bez Krymu, bez obszarów wschodnich, gdzie jest przemysł ciężki, gdzie są fabryki, gdzie jest przemysł zbrojeniowy, nie istnieje. I to już nie będzie Rosja. To będzie po prostu kraj rosyjski. To nie będzie imperium. To po prostu będzie kraj, który po prostu powoli siądzie. I dzisiaj, jeżeli mówimy o Polsce, to jest potrzebny reset tego wszystkiego, co się wydarzyło. Bo pan Ryszard powiedział przed chwilą, tak, poligony, obiekty, sprzęt, fabryki, to wszystko musi funkcjonować, bo pamiętam wielkie podniecanie się offsetem z FM-16. Co myśmy z tego offsetu skonsumowali? Nic, bo nie byliśmy w stanie przyjąć tych technologii. Dzisiaj potrzebujemy masę rzeczy. Potrzebujemy nowoczesnych technologii, ale produkowanych tutaj. Popatrzmy, co robi Turcja. Turcja kopiuje, Turcja kupuje, Turcja robi swoje rzeczy. Owszem, nie możemy porównywać się do Turcji w sensie, że tak powiem, demokracji i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, patrząc na ich armię, to jest armia, która siedzi na nowoczesnym sprzęcie, która produkuje u siebie, bo zakup 50 czy wcześniej 20 wyrzutni HIMARS, super. Jeżeli ja słyszę zapewnienie, że kupiliśmy 20 wyrzutni HIMARS i 300 rakiet, no i moje pytanie jest takie, ale ile to starcza? To są 4 salwy. Co popłyniemy za ocean po następne 300 sztuk? To musi być produkowane tutaj. Popatrzmy, ile amunicji wystrzeliwanych jest w każdej dobie w Ukrainie. Ile tego sprzętu się przerabia, ile po prostu tego wszystkiego jest obracany w pył, bo to się wszystko odtwarza. My mamy problemy z wieloma rzeczami. My nie mamy marynarki wojennej, nie mamy okrętów podwodnych.
My nie potrafimy wyprodukować porządnego sprzętu. Jeżeli, ja nie chcę znowu tutaj mówić źle, ale jeżeli wprowadzamy karabinek typu GROT, to najpierw powinien przejść testy. On powinien być sprawdzony w każdym calu. Dajemy żołnierzowi broń, w którą on ma walczyć. Żołnierz ma prawo i obowiązek, przede wszystkim ma być, żołnierz ma prawo być dobrze dowodzony i być dobrze wyposażony. I o to powinno się zadbać. I już z serii pytań kieruję pytanie do pana Piotra Plebaniaka. Czy rola Turcji i Chin może odegrać kluczową rolę w wojnie na Ukrainie w obliczu ich próby siły z USA? Zacznę od Turcji. Turcja ma własne ambicje budowy państwa wielonarodowego, skupiającego w sobie narodowości tureckie w sensie takim cywilizacyjnym nawet. Mówi o rozszerzeniu mocarstwowości Turcji jako takiego głównego ośrodka tego takiego panturckiego narodu w kierunku Azji Centralnej. To są duże ambicje. Ambicje Erdogana są też bardzo poważne jako przywódcy. Mówię tutaj, wspominałem o budowie kanału obok dublujących cieśniny tureckie, ale mówię też o szeregu działań geopolitycznych, o znaczeniu geopolitycznym, przede wszystkim o rozgrywaniu konfliktów o energię, jak będę wracał do tego tematu, w okolicach Morza Kaspijskiego. Mieliśmy konflikt kilkanaście miesięcy temu między Armenią a Azerbejdżanem. Turcja bardzo mocno się w to angażowała. Mamy Turcję, obecność turecką poszerzającą się na pas przygraniczny na granicy z Turcją. Mamy Rosję, która w tym samym rejonie w Turcji realizuje swoją własną politykę obecności w tamtym miejscu, czyli pozyskiwania sprawczości. Więc z siłą rzeczy ta gra aspiracji, ta gra zabezpieczenia zasobów energetycznych ze strony rosyjskiej, to chodzi oczywiście o sprzedaż surowców energetycznych i jakiś rodzaj kontrolowania innych producentów surowców energetycznych. Mówię tutaj o rejonie Zatoki Perskiej. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja jest częścią OPEC+, czyli kartelu regulującego ceny ropy naftowej i w związku z tym kartelu mogącego realnie podwyższać albo pomniejszać podaż tego surowca, tego master resource, czyli taki surowiec nadrzędnego rodzaju, z którego posiadania wypływa zdolność do wejścia w posiadanie wszelkich innych surowców drogą wymiany, drogą wywierania nacisków geopolitycznych, czy militarnych, czy wszelkich innych oddziaływań. Natomiast wracając do Turcji, ta gra między Rosją, Turcją, światem Zachodu, czy też Turcja jest częścią NATO, ale to jest członkostwo w NATO, które jest bardzo specyficzne i tu też wymagałoby to bardzo długiej wypowiedzi. Wszystko to jest jednym wielkim mętlikiem, jedną wielką grą sprzecznych interesów, sprzecznych agent, ukrytych motywów. Co robi Turcja w tej chwili? My nie zdajemy sobie sprawy, jeszcze raz wrócę tutaj do kwestii cieśnin tureckich, że te cieśniny przepuszczają mniej więcej, jeśli chodzi o wolumen towarów, 70% tego, co przepuszcza kanał Suezki, więc proszę zobaczyć, o jak gigantycznej ilości mówimy. Przede wszystkim jest to zboże zasilające kraje Bliskiego Wschodu, bo Bliski Wschód przede wszystkim i Afryka Wschodnia kupowały zboża i kupują zboże produkowane na Ukrainie i chciałem powiedzieć w Związku Sowieckim, oczywiście Federacji Rosyjskiej. Więc proszę zobaczyć, wojna na Ukrainie powoduje niezwykłe napięcie u decydentów państw Bliskiego Wschodu, dlatego że nagle zostało im ich pięść tej wojny została zaciśnięta na ich gardle. Dlatego, że zdolność pozyskiwania żywności, pozyskiwania też nawozów sztucznych, które były produkowane na Ukrainie w Federacji Rosyjskiej. Więc Turcja, proszę zobaczyć,
decyduje o tym, co się przede wszystkim mają dostęp do Morza Czarnego, więc ma też możliwość w jakiś sposób wpływania na państwa basenu tego morza, ale państwa, które chciałyby udrożnić, zapobiec katastrofie żywnościowej przez wynikającej z zatrzymania bądź uszkodzeń przepływu surowców potrzebnych do produkcji żywności na Ukrainie i Federacji Rosyjskiej. Udało mi się powiedzieć dobrze. Więc proszę zobaczyć. Turcja ma w tym momencie zdolność oddziaływania na proces decyzyjny w krajach arabskich, prawda? Bo może zagrozić jakimś rodzajem zakłócenia tego transportu. To jest bardzo poważne, bardzo poważnie z całą pewnością widziane ze strony właśnie odbiorców tej żywności. To jest, proszę zobaczyć, Turcja rozgrywa w jakiś sposób konflikt nieuchronnie nadciągający, konflikt militarny między Iranem a Izraelem. Więc Turcja może regulować w jakiś sposób wpływać na produkcję ropy chociażby w Iraku. Może próbować destabilizować sytuację w swoim regionie. Proszę zobaczyć, że Turcja ma też kłopot. To też jest ona obiektem nacisku, nie tylko jest agentem nacisku, czy też tym ośrodkiem decyzyjnym, który ten nacisk może wywoływać. Proszę zobaczyć, jak poważnym instrumentem oddziaływania w ręku tego podmiotu, który zdoła opanować ten instrument, jest kwestia tak zwanego Kurdystanu. Na terenie Turcji Kurdów jest między 15 a 20 milionów, z tego co dobrze kojarzę. W Iraku jest też ich ogromna ilość i ci Kurdowie mają swoje ziemie w północnej części Iraku, gdzie jest najwięcej złóż ropy naftowej. Więc gdyby udało się komuś zbudować na tyle silne ruchy narodowo-wyzwoleńcze, czy też narodotwórcze, to wszystkie państwa, na których Kurdowie rezydują, które mają w sobie część ziem zamieszkanych przez Kurdów, czyli ziemie kurdyjskie, czyli też częściowo Iran, Syria, Irak, Turcja, wszystkie one mają bardzo silne motywy do tego, aby we wszelkich możliwych sposobach, za pomocą wszelkich możliwych sposobów i przede wszystkim w zakresie swojego własnego terytorium uniemożliwić powstawanie takiego państwa. Natomiast próby wzmocnienia tych niesamowicie skłóconych i niehomogenicznych ruchów narodotwórczych, czy też politycznych, mówiąc ogólnie, kurdyjskich, wszystko to jest instrumentem podwiększania ryzyka, czyli zwiększania kosztów zabezpieczenia produkcji ropy naftowej w tamtym regionie. Turcja jest bardzo blisko i to jest dla nich absolutnie newralgiczny punkt, dlatego że gdyby doszło do powstawania Kurdystanu, gdyby ten proces zaczął przybierać naprawdę realne, tak powiem, formy, to w tym momencie Turcja traci kontrolę nad bardzo istotną częścią także swojego własnego terytorium. Mówiliśmy jeszcze o Chinach, mam powiedzieć, tak? Tak, znaczy rola Turcji i Chin może odegrać kluczową rolę w wojnie na Ukrainie w obliczu próby siły z USA. Tak brzmi pytanie. No, to jest niebezpośredni związek, dlatego że od Chin basen Morza Czarnego jest daleko. Natomiast wspominałem o kwestii tego, że Chiny liczą na bardzo duże zwielokrotnienie zdolności pozyskiwania surowców energetycznych, przede wszystkim gazu z terytoriów na wschodnim wybrzeżu Morza Kaspijskiego. To już jest bardzo blisko terenów, z których ropa jest wydobywana i transportowana rurociągiem przechodzącym między innymi przez Turcję, ale także przez Gruzję w kierunku Europy. I teraz proszę zobaczyć, skoro mamy Chiny starające się pozyskać jak najwięcej ropy niezależnie od morskich dróg transportu tego surowca, tego master surowca, takie połączenie anglicyzmu ze słowem języka polskiego, Chiny mają bardzo silną motywację, żeby jak najwięcej zagarniać tych surowców pod siebie. Natomiast właśnie te okolice już, czyli wschodnia, tereny na wschód od Morza Czarnego, czyli mamy ten cały Kaukaz, basen Morza Kaspijskiego. To jest w moim przekonaniu nienazwany obszar
sprzeczności interesów trzech tak naprawdę sił, może nawet więcej. Przede wszystkim Chin, przede wszystkim to Europę. Dlatego, że Europa jest terytorium wysoko uprzemysłowionym, zużywającym bardzo duże ilości surowców energetycznych i tych surowców na terenie Europy, mówię w pierwszej osobie liczby mnogiej, my, nie, Europejczycy, nie posiadamy. Mamy oczywiście złoża gazu na Morzu Północnym, mamy złoża gazu na wschodzie, mamy kontestowane w tej chwili złoża niedawno odkryte w poprzedniej dekadzie na terenie Ukrainy. Możemy ściągać surowce z Algierii. To tak naprawdę jest wszystko co jest blisko albo na terenie naszym macierzystym Unii Europejskiej, czy też ogólnie Europy, czy też europejskiej części zachodniej cywilizacji. Proszę zobaczyć, że ja specjalnie wymieniam te różne nazwy, które nie do końca się pokrywają, bo proszę zobaczyć, jak różnie można definiować ten homeostat, ten podmiot, który chce pozyskać energię do swojego przetrwania. Więc zależnie od tego, jaki punkt widzenia przyjmiemy, jaki przyjmiemy za ten istotny, o którego przetrwanie nasi decydenci, zachodni decydenci toczą rozważania i podejmują decyzje na ten temat. Wszystko to może prowadzić do chaosu decyzyjnego i chaosu, jeśli chodzi o nasz obraz mentalny, który budujemy sobie, żeby zrozumieć, co tu się dzieje. Natomiast wyliczając to, więc przede wszystkim Zachód i dostęp energii, zabezpieczenie sobie surowców energetycznych zamiast z Rosji, to z terenu obecnie jest zdefiniowanego jako ukraiński, czy też z basenu Morza Kaspijskiego, to są wszystko zasoby, o które my w jakiś sposób, my Europejczycy walczymy i staramy się przejąć, czy też uzyskać do nich dostęp. Turcja to jest taki kraj, który siedzi na płocie, można tak powiedzieć, nie do końca może poważnie, ponieważ jest z jednej strony częścią Zachodu, między innymi przez NATO, z drugiej strony jest to kraj muzułmański, co prawda zeświadczony, ale nadal jest to cywilizacja w tym pojęciu, powiem Huntingtona, obca. Jest to państwo bardzo silne, z bardzo wielkimi tradycjami imperialnymi, a więc mocarstwowymi, a więc to są ambicje, które jakikolwiek reżim, nie tylko Erdogana, może używać do tego, żeby budować swoją siłę i budować swój prestiż. I to jest druga kwestia, która tutaj ma miejsce. Kwestia prestiżu rozgrywana między wszystkimi mocarstwami. Tak jak tutaj moi poprzednicy mówili, Rosja nie może sobie pozwolić na to, żeby utracić Ukrainę ze względów na to, że przestaje być w tym momencie mocarstwem, czy to światowym, czy to regionalnym, czy to jakimkolwiek. Po prostu Rosja zaczyna być zwykłym państwem, petropaństwem tak naprawdę, dlatego że nie ma żadnego liczącego się przemysłu, który mógłby produkować dobra na eksport. Jedynym tak naprawdę źródłem utrzymania państwa i rządu byłaby sprzedaż węglowodorów, mówiąc najbardziej ogólnie. W związku z tym musimy widzieć jedną rzecz. Konflikt, jaki tutaj się zarysowuje, jest, znaczy inaczej, kompromis jest niemożliwy moim zdaniem, w moim przekonaniu, do osiągnięcia. Dlatego, że tak jak właśnie przed chwilą słyszeliśmy, Ukraina nie ustąpi. Raz, że za dużo się przelało krwi, dwa, że surowce na terenie ulokowane i przemysł ulokowany na Ukrainie to jest zasób, który obie strony chcą zająć. Czyli mówię, obie strony to jest Federacja Rosyjska i Zachód. Nie ma, nie istnieje, być może wojna, jaka ma teraz miejsce, wojna proxy, jak tak niektórzy nazywają, być może jest to forma negocjacji, my weźmiemy tyle, a wy weźcie sobie tyle, powiedzieliby Rosjanie. I proszę zobaczyć, że sytuacja, czy też miejsca, jakie w tej tak zwanej, w cudzysłowie, operacji specjalnej, czyli niepełnoskalowej wojnie, proszę zwrócić uwagę na to sformułowanie, tereny, które Rosja zajęła, to są dokładnie tereny, które Rosja by chciała sobie wziąć. Więc czy wojna jest formą negocjacji? Tak już podsumowując, tak. I czy wojna toczona w tej chwili na Ukrainie jest formą negocjacji między Zachodem a Rosją? Tak. Czy te negocjacje mogą skończyć się jakimś kompromisem? W moim przekonaniu nie. Stąd właśnie tutaj wniosek moich poprzedników, że wojna może trwać, sytuacja wojenna przez całe lata, dlatego po prostu, że kompromis jest nieosiągalny. Żadna ze stron nie ustąpi ze względów prestiżowych, ze względów zasobów, ze względów emocjonalnych. Dziękuję.
Wszyscy panowie odpowiedzieli na część też pytań w swoich wypowiedziach, a czas jest nieubłagany, bo mamy już godzinę 21.02, czyli u pana Piotra Plebaniaka to jest czwarta nad ranem. Więc kończymy naszą dyskusję, kończymy naszą rozmowę, naszą debatę. Cóż, pokazaliśmy pewne kwestie, rzuciliśmy snop światła na różne obszary. Tyle możemy zrobić. Żaden z nas tutaj nie ma zdolności profetycznych. Gdybyśmy takowe mieli, byśmy je drogo sprzedawali, podejrzewam, tak? To, co wypływa z naszej dyskusji, to kwestia przede wszystkim interesów, które się zderzają w bardzo mocny sposób, o czym mówił pan Piotr. To jest kwestia pewnej decyzji woli politycznej, żeby pewne procesy przebiegały tak, a inaczej, jak powiedział pan profesor Ryszard Machnikowski, no i pan major, który mówi, mamy mało tego czasu, żeby się szkolić, dozbrajać i przygotowywać na najgorsze, no bo cóż innego może oficer Wojska Polskiego powiedzieć. Od tego jest, żeby nas bronić, żeby nas przygotowywać do obrony. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To była jedna z cyklu debat czwartego Forum Geopolitycznego. Organizatorem wszystkich debat jest Instytut Spraw Obywatelskich. A kłania się Państwu, z którym miałem przyjemność rozmawiać, jak i Państwu przed monitorami, tabletami, ekranami telewizyjnymi, plazmami, projektorami, Rafał Dudkiewicz. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu, dziękuję naszym gościom za tę naprawdę owocną i pełną wątków dyskusję. Nie zabrakło wątków energetycznych, a właśnie o roli energetyki i kryzysie energetycznym będziemy rozmawiać za tydzień o godzinie 19. Zapraszam wszystkich Państwa i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobranoc.